Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 175. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, odcinek świąteczny, który jest już tradycją w tym programie. Zdałam sobie sprawę podczas nagrywania tego dzisiejszego wywiadu, choć w zasadzie jest to rozmowa dwóch przyjaciółek, że to jest czwarty odcinek świąteczny, czwarty rok z podcastem, czwarte wspólne święta. Nie wiem, jakoś bardzo, bardzo ten fakt mnie poruszył. W każdym razie jest to taki symboliczny, tradycyjny już odcinek, w którym rozmawiam z jakąś bliską mi osobą na tematy świąteczne. Odpowiadamy wspólnie na pytania związane ze świątecznymi tradycjami, wspomnieniami. Dzielimy się, jeżeli zapraszam przyjaciół, to dzielimy się tymi przeróżnymi doświadczeniami, bo to jest też moim zdaniem bardzo ciekawe porównywanie właśnie tego, jak w różnych domach obchodzi się święta. Pierwsze dwa odcinki były z osobami z mojego najbliższego rodzinnego grona, bo słuchajcie, pierwszy odcinek był z moim bratem, drugi w kolejnym roku był z moją mamą. Rok temu nagrywałyśmy na Teneryfie z moją przyjaciółką Justyną, którą możecie kojarzyć jako Owsiana. I w tym roku, zgodnie z zapowiedzią, zaprosiłam do siebie moją przyjaciółkę, moją kochaną Maję, poza ramami, którą też możecie kojarzyć z podcastu, ale też na przykład z mojego Instagrama, przede wszystkim z jej Instagrama fantastycznego, bo Maja właśnie jest znana pod tą nazwą Poza ramami, jest historyczką sztuki i edukuje o sztuce w sposób niesamowicie ciekawy, bardzo przystępny i ja sama jestem ogromną fanką jej treści, bo też miałam takie postanowienie na ten rok, żeby trochę więcej się edukować właśnie w zakresie sztuki. I tak się stało, że moja przyjaciółka jest moim prywatnym przewodnikiem po świecie sztuki i też trochę dosłownie, bo kiedy razem wyjeżdżamy, to mam ten przywilej, że jestem oprowadzana po muzeach z największą ekspertką. Także zajrzyjcie do Mai, jeżeli to brzmi dla Was ciekawie, żeby się zainspirować, bo Maja jest po prostu wspaniała. Także dzięki Maja, że do mnie przyszłaś z tej okazji. I też tak było do tej pory, że zadawałam sobie i moim gościom w tym cyklu te same pytania. I pamiętam, za pierwszym razem odpowiadaliśmy z moim bratem. Za drugim razem chyba zgadywałyśmy z mamą, co powie druga osoba, bo ja chciałam to jakoś urozmaicić, bo przecież nie będę co roku mówić tego samego. W zeszłym roku z Justyną skupiłyśmy się na bardzo dużych różnicach w tym, jak wyglądały nasze święta, jak wyglądają nasze święta i przeróżne tradycje w naszych domach. To było takie super ciekawe zderzenie trochę różnych światów. Natomiast właśnie dzisiaj, w tym roku, stwierdziłam, że trochę przeredaguję te pytania i dużo było spontaniczności, ale bardzo mnie ta rozmowa wzruszyła. Już chyba nie będę gadać tyle w tym wstępie, wiecie co? Bo ta rozmowa jest super, miałyśmy z Mają taki ubaw, więc prawie mi rozsadziło mikrofon, jak montowałam. Jest dużo śmiechu, dużo żarcików, dużo takich naszych bardzo osobistych refleksji i bardzo się cieszę, że mogę tę rozmowę z Wami dzielić i też wszystkich zainteresowanych patrzeniem na nas w tym świątecznym anturażu. Mam tutaj na myśli głównie tło, bo zawiesiłam lampki symboliczne, świąteczne. To lećcie na YouTube'a, bo tam wywiady są w wersji wideo. Oprócz tego podcast jest oczywiście też dostępny na Spotify i na iTunesie. I też Was zawsze odsyłam na mojego Instagrama, gdzie tych treści związanych z tematami podcastowymi jest jeszcze więcej i tam śmiało możecie udostępniać podcast, oznaczać mnie, jest to bardzo miłe. I tak samo w przypadku recenzji, jeżeli macie chwilę i chcecie wystawić recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty, tam dać odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii, to będzie dla mnie duże, duże wyróżnienie i też sposób na to, by podcast trafiał do szerszego grona
odbiorców. Zanim przejdziemy do mojej rozmowy z Mają, dodam tylko, że partnerem odcinka jest marka W-Kruk. Nie wiem, czy wiecie, że jest to najstarsza marka jubilerska w Polsce, która powstała w 1840 roku. I powiem Wam jeszcze jako ciekawostkę, że W-Kruk od lat tworzy kampanie i kolekcje, które symbolizują wartości ważne dla współczesnych Polek, o kobiecej solidarności, o wolności, o podążaniu własną drogą i byciu w zgodzie ze sobą. I ambasadorkami właśnie tych kolekcji specjalnych są na przykład Maja Ostaszewska, Magda Cielecka, Martyna Wojciechowska, czy ostatnio właśnie Magda Mołek. I bardzo spodobał mi się cytat Magdy, który jest takim świątecznym przesłaniem od niej jako ambasadorki marki W-Kruk. I brzmi on: niezależnie ile życzeń chcesz spełnić, pamiętaj, by spełniać własne. W miłości, w przyjaźni, w święta. I mam wrażenie, że ta rozmowa idealnie wpasowuje się właśnie w taką myśl przewodnią. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do wysłuchania odcinka specjalnego, świątecznego z Mają Michalak. Cześć Maju. Cześć Karo. Chciałam powiedzieć wszystkim, że jest 12:12, a my zaczynamy nasz wyjątkowy świąteczny odcinek. Jak w radio audycja. Tak. Witamy Państwa, z oknem pruszy śnieg, wszyscy prawie już że niosą prezenty pod choinkę. Słuchaj, jak to będzie leciało, to myślę, że to będzie ostatnia chwila gorączki przedświątecznej, bo premiera jest 20 grudnia. No, także chyba idealnie, żeby wszystkich tak nastroić na święta. Bo powiem Ci szczerze, że teraz jak mamy początek grudnia, a dzisiaj mamy Mikołajki, więc też symbolicznie, to ja jeszcze czuję, że muszę ten świąteczny klimat w sobie obudzić. Nie wiem jak Ty. Że jeszcze nie, tak nie, ja do końca... już mam obudzony. Tak? Oj, tak? Zdecydowanie dla mnie cały grudzień to już są totalnie święta. Jeszcze wiesz, ja celebruję jeszcze swoje urodziny w grudniu, więc grudzień zawsze jest dla mnie cały magiczny. Jeszcze przestrzeń już całą mam udekorowaną. Pierwszy raz w ogóle tak wcześniej choinkę ubierałam, więc... Żywą? No, dwie mamy żywe. No, jest tak pięknie. Znaczy ja tam troszeczkę widziałam, no. Ale właśnie... Co takiego robisz, żeby się właśnie w ten nastrój wprowadzić, abstrahując od tego dekorowania? No to na pewno oczywiście piosenki świąteczne i tak dalej, ale chyba taka uważność właśnie na małe chwile, żeby porozmawiać z bliskimi i żeby zapytać, co jest dla nich ważne. Ja też w grudniu bardzo często myślę o tym, za co dziękuję osobom, bo pewnie to pytanie pojawi się dalej, ale od razu mogę powiedzieć o jednym z najlepszych prezentów, jakie dostałam. Pojawi się, zgadza się. I jakby co, nie znam pytań, ale... Maja, bardzo miło mi gościć w swoim podcaście. Ale szybko powiem właśnie, że kilka lat temu moja siostra najstarsza Agnieszka wszystkim nam pod choinkę napisała listy z tym, za co nam dziękuję. I żaden prezent nas wszystkich tak nie... Nie, no jeszcze był jeden w historii, który nas tak rozczulił, ale to było tak wyjątkowe. I naprawdę ja nic mogłabym nie dostać, tylko właśnie słowa od najbliższej osoby, bo to jest taką wartością i właśnie te prezenty się pamięta i te chwile i właśnie to, żeby usiąść z kimś pod kocem i obejrzeć razem film, czy żeby posłuchać tych świątecznych piosenek, żeby razem pogotować, po prostu ten czas jest zawsze dla mnie najbardziej cenny. Ale to powiem Ci, że ja zrobiłam podobną rzecz w zeszłym roku, że każdemu napisałam taki mały liścik. I to nie było jakby konkretnie, że wdzięczność za coś tam, tylko takie miłe słowa od serca, co czuję do drugiej osoby. I wiele z moich bliskich było takich mocno poruszonych i zaskoczonych, no bo to nie jest taka codzienna praktyka. Niby jakby totalnie tak. Spotykamy się z rodziną i wiadomo, że wszyscy się kochają, ale za rzadko też sobie to mówimy tak wprost i nagle tak usłyszeć od kogoś, że właśnie jest dla ciebie taki ważny i że taką odgrywa rolę w twoim życiu, no to moi dziadkowie to byli tacy strasznie zdziwieni i myślę, że my zapominamy, żeby tak szczerze powiedzieć komuś, co czujemy. Dokładnie i też często wydaje mi się, że mówimy takimi ogólnikami. No, kocham Cię, jesteś dla mnie ważna i tak dalej. Życzę Ci zdrowia, tak, i bądź szczęśliwa, ale jak komuś powiesz, doceniam, że codziennie rano do mnie dzwonisz i pytasz, jak się czuję. Doceniam, że nie wiem, właśnie na święta ugotujesz dla mnie czerwony barsz, który kocham, a nie zupę grzybową dla całej rodziny. I takie drobne rzeczy, żeby powiedzieć, doceniam, że
nie wiem, razem chodzimy na spacery. Cokolwiek, no. Jakby takie rzeczy konkretne, bo właśnie jeżeli powiemy komuś, o no, chcę być kochana i chcę być szczęśliwa, no to jest takie okej, okay, ale właśnie zauważyć te drobne rzeczy, konkretne, które sprawiają, że tak się czujemy i z kim się tak czujemy i dlaczego, no to jest według mnie takie istotne. Ale u was w domu tak zawsze było? Czy to jest właśnie coś, co wprowadziła twoja siostra i wy też teraz zmieniacie trochę swoje podejście jakby do świąt i do tego doceniania się w święta? Czy wasi rodzice już też jakby zawsze zwracali uwagę na te małe rzeczy i jakby nazywali swoje uczucia? Nie, moi rodzice zdecydowanie nie byli tak bardzo świadomi. Tutaj jest zdecydowanie moja siostra, która jest psychologiem i my też przez to, że staramy się jak najbardziej siebie też rozwijać, to zwracamy na tą większą uwagę, ale widzimy, że to zawsze jest ten najbardziej poruszający moment, właśnie kiedy mówi się takie rzeczy, ale moi rodzice też jak najbardziej nas mocno doceniają i zawsze mówią, jak jesteśmy dla nich ważne i słowa mojego taty zawsze, że jesteśmy dla niego największą inspiracją i zawsze wszystko, co robi, to robi dla nas i po prostu wtedy my się wszystkie rozklejamy i płaczemy, ale no to jest wtedy takie fajne w te święta i żeby właśnie na tym się skupić, bo wtedy to ma sens. Ale to jest też super, tak mi się wydaje, że możemy jako młodsze pokolenie też wnosić coś nowego oczywiście. W te święta. Jak właśnie powiedziałaś o swojej siostrze, myślę, że to jest takie bardzo, bardzo tak. Inspirujące, że my możemy trochę zmieniać te, nie wiem, jakieś takie schematy, przyzwyczajenia, nawet te świąteczne i wnosić jakąś taką swoją refleksję. Na przykład tak mi się teraz skojarzyło, moja babcia jest na przykład zawsze bardzo zestresowana. No. I mimo, że święta są dla niej ważne, to myślę, że ten stres trochę przykrywa jej radość ze świąt i mi zawsze było tak przykro na to patrzeć, że ja widzę, że ją to bardzo dużo kosztuje, żeby być spokojną i w ogóle być obecną, bo myśli o tysiącach rzeczy, które musi zorganizować. I zastanawiałam się nad tym ostatnio, jakby co można zrobić, żeby jej było lżej i odkryłam, to jest totalnie dygresja, ale właśnie przy ostatniej okazji moja babcia się bardzo źle czuła i kiedy byliśmy u niej, to my w zasadzie robiliśmy wszystko za nią i ona tylko taka, no troszkę taka osłabiona, schorowana siedziała przy stole, ale przez to słuchała, rozmawiała i była taka po prostu wyciszona i zadowolona i po prostu nawet zrobiła jakieś przemówienie, jak tam dziękuję, że w ogóle tu jesteśmy. I ja wtedy pomyślałam, hej, właśnie może by trochę to zmienić, jakby no jest taka tradycja, że często te najstarsze osoby w rodzinie organizują Wigilię, przynajmniej u mnie tak zawsze było, że jakby jest Wigilia u babci i pewnie w wielu domach też tak jest, ale jeżeli widzimy, że na przykład babcia, no ją to troszeczkę już przerasta, może jest już starsza, czy jakby właśnie zestresowana, no to zmieńmy to, w sensie, dobra, tradycje są ważne, ale można chyba tak trochę zrobić swój własny twist. Dokładnie, dokładnie tak i się w pełni z tym zgadzam, zdecydowanie. A dobrze, słuchaj, ja mam do ciebie milion pytań w ogóle. Dobra, takich, dobra, przepraszam, że tak odwróciłam kolejność. Takich randomowych troszeczkę, ale chciałabym się ciebie zapytać na początek w ogóle, słuchaj, czy lubisz święta? I tak sobie teraz myślę, że to pytanie jest trochę bez sensu, więc tak. Myślę, że przecież są spoko, nie? Tak, ale chyba bardziej od samych świąt lubię ten czas przedświąteczny. Tak, to super, bo to jest moje drugie pytanie. Dobrze, Karo, już nie będę nic mówić. Nie, będę dobrze, mówić, nie, ale nie. Ale mnie to rozkula, to jest piękne. Nie, dobrze. Chyba dobrze się znamy. Bo to pytanie było właśnie, czy to odliczanie do świąt, czy właśnie święta, co wolisz, więc proszę. Odliczanie, zdecydowanie odliczanie, no bo to jest dłuższy okres, zdecydowanie. I można więcej fajnych rzeczy zrobić i taki moment właśnie, kiedy już się odlicza, kiedy nie można się doczekać i rośnie ta ekscytacja, no to jest takie bardzo fajne. No. Ja zawsze miałam tak, nawet pisałam o tym ostatnio, że mnie zawsze zaskakuje to, że jest Wigilia. Że jakby wszystko się kręci wokół świąt, nawet nie tyle w domu, w przygotowaniach, co wokół nas. Nie? Jakby te wszystkie ozdoby, piosenki, jakby wszystkie promocje, jakby wszystko jest święta, święta, święta. I nagle jest Wigilia i ja zawsze pamiętam jako dziecko, że tak, może takie starsze dziecko już, że tak szykujemy się do wyjścia do babci, bo my zawsze mieliśmy Wigilię poza domem. I ja myślę, że tak, to dzisiaj? To jest ta Wigilia? To są te święta? Że tak finalnie robimy z tego jakieś takie nie wiadomo co. A to są jakby no 3 dni, gdzie jest tam jakiś zachowany rytm. I zawsze miałam takie uczucie, że
trochę dużo zachodu, ale to finalnie nie jest wcale takie super, ale staram się sobie to teraz tak tłumaczyć, że właśnie to odliczanie jest super, jakby to wystarcza. Mm-hmm. Także jakby nie oczekujmy zbyt wiele wobec tego 24, 5, 6 grudnia, tylko delektujmy się właśnie tym całym procesem. I w sumie jak właśnie mówiłaś o tych ozdobach, to mi tyle dało radości zapalenie tych lampek wczoraj, że pomyślałam tam przedwczoraj, że to już cię nastraja tak... nawet nie tyle pod kątem Bożego Narodzenia, co masz wrażenie, że jest jakiś taki wyjątkowy czas. Dokładnie. I tak samo właśnie puszczenie piosenek, co jeszcze jest z takich świątecznych rzeczy, myślenie o prezentach, właśnie to, że możemy pomyśleć o bliskich w ogóle, że jakby w ciągu roku, wiadomo, ktoś tam ma urodziny, imieniny, ale nagle chcesz sprawić frajdę wszystkim swoim najbliższym i to też jest takie, no takie podniosłe. No jedzenie. Tak. No, dokładnie tak. Ja też jestem fanką odliczania. Ale wiesz, nawet takie, że sobie robisz te zimowe takie napoje w grudniu, nie wiem, to jest dla mnie ten moment, tak, kiedy właśnie można się obstawić tak jak my i kawą, herbatą i nie wiem, właśnie wrzątkiem pysznym z imbirem czy czymkolwiek innym, gorącą czekoladą. Ciasteczkami. I wiesz, i po prostu tak pozwolić sobie na przyjemności trochę. I dla mnie grudzień też jest takim momentem, kiedy ja myśląc o prezentach, muszę też się zastanowić, dla kogo chcę mieć prezenty i kto w tym roku jest dla mnie ważny. No. I do kogo chcę zadzwonić, do kogo chcę napisać, komu chcę rzeczywiście dać jakiś prezent, albo z kim chcę się spotkać w tym czasie, bo to jest dla mnie największa rozkosz właśnie, nie tylko spotykać się z rodziną, ale nie wiem, pierwszego dnia świąt pojechać do mojej przyjaciółki i być też u niej w domu, czy kolejnego pojechać do cioci, której nie widzę przez dłuższy czas. I to jest właśnie takie fajne. No to jest też często... trudne chyba tak zwolnić, bo ta końcówka roku jest takim turbo przyspieszeniem często zawodowym dla wielu osób. I na przykład ja teraz tak mam, że z jednej strony połowa mnie jest w trybie świątecznym, a druga połowa mnie jest w jakimś po prostu trybie turbo myślenia takiego jakby ostatnia prosta tego roku. I wiesz, jakby też może mamy taką sytuację, że możemy też sobie trochę to rozdzielić, jakoś tak tym czasem lepiej zarządzać przez to, że jakby jesteśmy samozatrudnione. Ale dla wielu osób to jest tak, że nagle budzą się 15 grudnia czy 20 grudnia i trzeba po prostu na wariata wszystko ogarniać. I ja bym, nie wiem, teraz już jest za późno, jeżeli tego słuchacie, już jest 20, więc przykro mi. Ale tak na przyszły rok myślę, że fajnie jest sobie zaplanować te różne takie okołoświąteczne obowiązki właśnie na trochę wcześniej, żeby już zacząć na początku grudnia i właśnie przez to móc się tym delektować. No bo my się tym delektujemy dlatego, że zaczynamy odpowiednio z wyprzedzeniem. Przecież jak wypuściliście w listopadzie piosenki świąteczne, to prawie się na was wkurzyło. Mówię, jak to? Przecież jeszcze nie można. Jakby to już jest za wcześnie, to psuje święta. Sierpień było pierwszy raz. O Boże. Niedobrze, że mi tego nie powiedziałaś. Ale właśnie chyba dobrze. No. Bo zdąży nam się tak miło znudzić. Bo tak to puszczamy, nie wiem, że u mnie zawsze była strasznie późno choinka, zawsze była w sobotę przed Wigilią. I finalnie no to mija 5 dni, czy tam czasem 2, jak Wigilia w poniedziałek. No. I już po, i potem ta choinka stoi, co prawda do stycznia, ale no najfajniej jest, jak ona właśnie stoi w tym oczekiwaniu. Dokładnie. Więc ja bym tak apelowała o to, żeby tak zaczynać te przygotowania wcześniej. Też wiadomo, no jak ktoś, nie wiem, ma do zorganizowania wielkie przyjęcie, ma wielką rodzinę, no to też jest trudniej te obowiązki sobie jakoś poukładać. Ale właśnie może to jest też ten moment, kiedy podzielmy się tymi obowiązkami, nawet jeżeli babcia albo mama nie mówią, o proszę pomóż mi, to spytać do skutku, w jakich drobnych elementach można pomóc, bo może nie odda robienia pierogów, ale być może właśnie, nie wiem, chociażby zniesienie pudeł z bombkami, czy ze światełkami, czy opakowanie prezentów dla reszty rodziny. Jakby jest tak strasznie dużo małych rzeczy do zrobienia, ale nie musi tego robić jedna osoba i fajnie właśnie odciążyć najbliższe osoby, jeżeli wiemy, że tego potrzebują. No ale to jest znowu to, co mówiłyśmy wcześniej, czyli właśnie wprowadzenie trochę takich zmian, bo mamy pewne przyzwyczajenia, że ta osoba robi Wigilię i po prostu jest wielki stół i ona potem jest skonana przy tym stole, ale właśnie może to jest ten czas, kiedy te osoby, które właśnie mają te refleksje, mogą powiedzieć, hej, słuchajcie, zróbmy może coś trochę inaczej. Co dla ciebie oznaczają święta na własnych zasadach, jakbyś miała odpowiedzieć? Że ja decyduję, ile czasu poświęcam na czas z moimi bliskimi, a raczej, że nikt mi nie dorzuca zadań, których ja sobie wcześniej nie zaplanowałam i mogę się po prostu nimi delektować. Zdecydowanie. Tak. I że się nigdzie nie śpieszę. To jest w ogóle tak w kontrze do tego, co się zazwyczaj dzieje w okresie świąt, że jest po prostu jakaś taka bezsensownie zrobiona gonitwa i napięcie, a to jest czas, kiedy właśnie, hej, może by tak odpocząć święta.
No. Bo często ludziom się to kojarzy z taką ilością obowiązków, że w ogóle to ich jakoś tak nie odżywia i nie regeneruje. Ale super jest, że to właśnie powiedziałaś, że ty możesz zdecydować o tym, co robisz, albo gdzie pójdziesz, albo tak, ile będziesz w danym miejscu. A my często jakby wpisujemy się w jakiś taki scenariusz, który ktoś nam zaplanował, jak jesteśmy właśnie w domu rodzinnym, a czasami może mamy ochotę pojechać właśnie do przyjaciółki, do jej domu. I to też jest okej. Na przykład, nie wiem, dla mnie ważne jest to, żeby mimo tego, że są święta, no i też się dostosowuję oczywiście pod wieloma względami, też lubię to, że są te konkretne obiady, śniadania i tak, to jest ekstra. Na przykład wiem, że dla mnie jest ważne, żebym zachowała jakieś takie swoje praktyki i rytuały, które mam w swoim życiu na co dzień i mimo, że są święta i że jest dużo do zrobienia, na przykład ja chcę sobie tą godzinę rano zachować dla siebie, bo wiem, że jak ja poświęcę sobie trochę czasu, to potem będę na przykład lepszą wersją dla rodziny. Też nie ma co mówić, jakby ten dom rodzinny, gdzie jest dużo ludzi, no czasami dużo, czasami mało, no też jest takim miejscem, gdzie są różne napięcia. Jakby to jest chyba oczywiste i nawet nie wiem, czy nie jest dosyć standardowe, że ludzie się w ogóle kłócą się. Nie chciałabym jakoś super wchodzić w ten temat, bo to jest na pewno też trochę przykre i nie o to chodzi, ale no jednak jak nagle wszyscy znajdują się w domu, no to każdy ma coś do powiedzenia, no i dochodzi do jakichś takich dziwnych sytuacji, więc tym bardziej takie zatroszczenie się chyba o taki swój spokój jest ważne, żeby właśnie żeby nas te święta nie przetyrały psychicznie. Dokładnie. I teraz jeszcze mam właśnie jedną myśl, żeby pozwolić sobie na odpuszczanie i żeby nie zaprojektować sobie idealnych świąt i właśnie godzina w godzinę, tylko żeby odpuścić i że jak się czegoś nie zrobi, to się nic nie stanie. Jeżeli będzie 6 potraw, a nie 12, to też jest spoko, bo nie po to spotykamy się przy wspólnym stole i nie po to spędzamy razem czas. I też, że właśnie teraz ktoś musi gdzieś jechać albo coś zrobić koniecznie, a może nie musi, a może obejdziemy się bez czegoś, więc żeby też sobie pozwolić na odpuszczanie. Ale super rzecz powiedziałaś właśnie, że mamy wizję idealnych świąt i ja myślę, że sama jestem totalnie przykładem, że ja sobie bardzo wiele rzeczy w życiu wymyśliłam, wyidealizowałam i też myślę, że jakby te wszystkie filmy świąteczne, które kochamy i o których zaraz też powiemy, one też nam stworzyły trochę taki nierealistyczny wizerunek pewnych rzeczy. Oczywiście też te filmy często są takie prześmiewcze i pokazują różne dziwne sytuacje, dramy i tak dalej, ale wiele z nas ma taką wizję właśnie idealnych świąt, gdzie wszystko jest piękne, wszyscy są mili, kochani, a to często może być takie właśnie na siłę, to może być sztuczne, że my skupiamy się na tym, żeby wszystko smakowało, żeby było ładnie podane, żeby się dobrze ubrać i żeby zrobić zdjęcie rodzinne czy jakiekolwiek. A nagle się okazuje, że zapomnieliśmy o drugim człowieku na przykład w tym wszystkim, że jakby czy każdy jest zadowolony z tego, że jest taki plan, czy jakby to, że wyglądamy pięknie i wszystko wygląda jak właśnie z obrazka, to znaczy, że my się czujemy komfortowo, że jakby ten czynnik taki, no taki ludzki jest, powinien być najważniejszy, a nie taki właśnie, nie wiem, pozerski? Nawet tak, dla mnie w ogóle święta najbardziej kojarzą się z czułością i że święta jest tyle przytulania i leżenia wspólnie pod kocem. Właśnie dla mnie ulubiony moment świąt to wcale nie jest Wigilia i obiad, czy nawet to rozpakowanie prezentów, chociaż chyba ma, to uwielbiałam, ale teraz... Kto nie uwielbiał? Dla mnie ulubiony moment to jest jak już z rodzicami leżymy wszyscy na jednej kanapie, ledwo co się mieścimy, Magda czasem na podłodze albo ja się zamieniam, jaka konfiguracja wyjdzie, tak dokładnie, ale że my wszyscy leżymy i na przykład coś razem oglądamy i że my z Magdą nie idziemy na górę albo nie wiem... Ktoś nie wychodzi z pokoju, tylko wszyscy jesteśmy razem. Jeszcze jakiś kominek odpalony, to już w ogóle jest. Ja już jestem w niebie. I nie ten na Netflixie. Ale można dwa. Ja tak ostatnio robię. Nie wiem, o co ci chodziło. Bo mi ten drugi gaz cały czas się bał. Potrzeba płomień. Tak. No to ma sens. Ja pamiętam jak jednego razu, bo też zawsze u nas takie święta były dosyć, nie tyle napięte, po prostu mieliśmy dużo różnych atrakcji, takich rodzinnych, jeszcze jako jakby rodzina, jak po prostu rodzice i dzieci. I pies. I pamiętam jeden taki rok, gdzie nie mieliśmy żadnych planów na drugi dzień świąt. Bo tak to było, że zawsze z jakimiś znajomymi się spotykaliśmy i akurat tak było, że nic się nie działo. I w pierwszej chwili to złapał nas taki niepokój na zasadzie, nie mamy planów, a finalnie to był najfajniejszy dzień po prostu na świecie. I nawet moja mama ostatnio przypominała o tym, że ona to tak dobrze wspomina, bo my wszyscy założyliśmy nasze świąteczne piżamy. W ogóle idea świątecznej piżamy jest moim zdaniem super. No. To jest po prostu coś najsłabszego. Też mam swoją. Ja mam swoją taką czerwoną, taką ala jedwabną, ale to jest jakieś tam, nie wiem co to jest, ale coś niejedwabnego.
poliester pewnie. I siedzieliśmy wszyscy w piżamach, leciały w tle filmy, a my graliśmy w planszówki. I to było tak super, bo finalnie jakby wydaje mi się, że najważniejsze dla nas są te osoby w naszej najbliższej rodzinie, a ty pewnie masz wielką rodzinę, zaraz cię to jeszcze wypytam. Jeszcze cię wypytam, ale nie wyjdziemy stąd. Jakby finalnie spotykamy się na tych obiadach, powiedzmy, z taką szerszą rodziną i zapominamy o tych takich najbliższych osobach i z nimi w ogóle nie gadamy, mam wrażenie. I my nagle spędziliśmy cały ten drugi dzień świąt razem grając i myślimy sobie tak, ej, no właśnie tego nam brakowało, przecież w pośpiechu jesteśmy cały rok, nie mamy czasu tak sobie posiedzieć i pogadać, a w święta i tak idziemy do cioci, babci i tak dalej, i tak dalej i finalnie w ogóle nie spędzamy razem tak czasu właśnie w czwórkę. I to pokazało właśnie, że hej, wcale nie trzeba objechać całej rodziny, gadać z ludźmi, których się na dobrą sprawę nie zna, albo nawet się za bardzo nie lubi, tylko tak skupić się na tych ludziach, którzy są naprawdę najważniejsi. Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj możemy rzucić kilka pomysłów właśnie, co zrobić z najbliższym tak. w czasie, bo na przykład wydaje mi się, że święta są idealną okazją, żeby wyjąć stare albumy albo stare nagrania. Kocham. Boże, jak my jakiś czas, właśnie w które święta wiesz, włączyłyśmy nagrania, właśnie jak my fajnie. Malutkie. Ja chciałam powiedzieć, że będę zawsze miała żal do moich rodziców, że nigdy mnie nie nagrali na wideo. A ja, nie mam nie na żadnym nagraniu, dlatego zrobiłam kanał na YouTubie. To te filmy, no to filmy czy album ze zdjęciami są fantastycznym pomysłem. Drugi pomysł, no to tak jak ty właśnie powiedziałaś, planszówki albo nie wiem, puzzle, cokolwiek wspólnego. Też super pomysłem jest moim zdaniem spacer po prostu. No, jak ja pamiętam 2 lata rozchodzić temu. Rozchodzić brzuszki tak, pierogowe. 2 albo 3 lata temu poszliśmy właśnie do lasu w piątkę albo w szóstkę i przechodziliśmy przez jakąś rzekę, jakąś po prostu był przewalony jakiś korzeń, znaczy drzewo. Moja mama po prostu okrakiem o tym i my z Magdą to sikałyśmy ze śmiechów. To było takie przezabawne. My wszyscy zmarznięci zgubiliśmy się w tym lesie, bo ja źle poszłam w ogóle, no, bo ale to prześmieszne. Ale przygody, to tak, jest super. Tak, dokładnie. I wiesz, i my teraz wszyscy to wspominamy i ten najmilszy moment, kiedy właśnie z tego mrozu wchodzisz do domu, możesz napić się czegoś ciepłego i to jest właśnie takie fajne, żeby pomyśleć o takich drobnych rzeczach. No, zdecydowanie. Ale rozmarzyłaś mnie teraz. Dobrze, to powiedz w takim razie, jaki jest twój ulubiony film świąteczny? No, to ja klasykiem pójdę rzeczywiście Holiday i... To właśnie miłość. To właśnie miłość, ale z takich świeższych to serial Facet na święta. Jezu, powiedziałaś dokładnie to samo, co ja chciałam powiedzieć, bo dzisiaj myłam sobie zęby rano i myślałam sobie, ja co roku, bo ja to w ogóle, czekaj, jesteś czwartą osobą w ogóle w podcaście, która jest w tym cyklu świątecznym. No. Boże, czwarty rok, czaisz to? Czwarte święta z podcastem, ja właśnie teraz zorientowałam. I ja zawsze mówię to samo, no bo ja mam tych samych ulubieńców, to jak na przykład nie lubię wracać za bardzo do filmów i seriali, tak w święta, nie ma opcji, obejrzę każdą z tych rzeczy. I właśnie Holiday to jest taki film, który po prostu ja tak kocham, że co roku na niego czekam i ja wręcz nawet mam wrażenie, że ja za każdym razem nie wiem, co się wydarzy. Że ja sobie tak to zeruję przez cały rok i taka jestem zawsze zaciekawiona i taka tak, o, tak naprawdę tam było w tym filmie? I zawsze się nie mogę doczekać, ale też właśnie uwielbiam to właśnie miłość, mimo że ona mi się tak przez chwilę znudziła, tak parę lat miałam takich teraz jestem totalnie na tak, ale właśnie jest dużo takich klasyków filmowych, ale właśnie żaden tak nie skradł mojego serca jak te dwa. Na przykład Kevina jakby szanuję, ale tak... A nie, to Kevin nigdy nie był na mojej top liście, ale z Kevin polskich... Kevin w Miorku. No. Z takich polskich filmów, no to Listy do M, tak, pierwsza część. Tak, pierwsza część jest, też nie widziałam jej akurat od lat, ale to też jest coś, co bym nie, obejrzała. Nie, to jest, no? to moim zdaniem jest naprawdę spoko świąteczny tak. film, bo świątecznych filmów teraz jest 1500, ale właśnie tak, ten właśnie Facet na święta, ten serial. Tak, polecamy. Genialny to jest. Dzięki tobie go obejrzałam. A, bardzo proszę. No, jest super, jest i ostatnio, ty nie oglądałaś z nami Klausa? No, więc nie spoileruję, ale ja bardzo sobie obejrzę. Słyszałam, że ten film jest wybitny. Tuż po waszych wzdechach w nocy no. też słyszałam. Ja tak lubię i nie lubię bajki. Bajka musi być naprawdę super, jak nie wiem, Coco czy Czarownica, żeby mi się podobała z tych nowszych. Ale Jezu, jaki ten Klaus jest fajny. Naprawdę. No, ja, w ogóle on, nie wiem, czy on dostał Oscara, czy był nominowany do Oscara. To trzeba sprawdzić, ale na pewno jest to film bardzo szanowany, jakby uznany, no. nagradzany, więc ja trochę żałuję, że poszłam wtedy spać, moi drodzy, ale na drobie. No, właśnie, dzięki temu możesz jeszcze no, obejrzeć. No, na drobie właśnie w tym okresie przedświątecznym, a Facet na święta ma 2 sezony chyba, nie? Z tego, tak. co pamiętam. Super serial właśnie, bo on ma taki klimat świąteczny przez cały czas, a jest o czymś zupełnie innym, jakby tam nie ma tematyki świątecznej, ale przez to, że to się dzieje w Norwegii i są takie piękne te wszystkie dekoracje, to można się wprowadzić w klimat, plus myślę, że temat związkowy jest zawsze aktualny. Ale moim zdaniem
norweski jest super, ten język. Ja kocham norweski. Kocham. Ale właśnie moim zdaniem ta tematyka świąteczna w tym filmie jest super aktualna, bo ile osób ma właśnie strach przed przyjazdem do domu na święta ze względu na to, że czuje powinność bycia z kimś. O Boże, masz rację. I wieczne pytanie, o tyle to już lat, tak. Nie wiem, ja w twoim wieku, to już miałam dzieci i mnóstwo. I może się wydawać, dobra, kto się tym przejmuje, ale jeżeli cały czas się to słyszy, to naprawdę to zostaje w głowie i ma się tego dość. No. Więc myślę, że warto to obejrzeć i trochę sobie zmienić perspektywę i też po prostu nie wkurzać się na starsze osoby, które nam to mówią, tylko im to tłumaczyć i powiedzieć raz dobitnie, bardzo miło, że nie życzymy sobie więcej takich pytań i bardzo chcemy być kochani na przykład. Tak. Ale i jeżeli tak będzie, to będą pierwszymi osobami, którym to powiemy. No. Ale właśnie to jest super, właśnie, że powiedziałaś, że to można wytłumaczyć, bo ja zauważyłam, że... Znaczy to jest oczywiste, że są różnice pokoleniowe i to nie jest jakby jakaś nagonka na naszych pokolenia rodziców, dziadków i tak dalej. Jakby też oni są tworem swoich własnych czasów, więc jakby spoko. Ale właśnie mamy prawo czuć się jakby, nie wiem, urażeni, czy może być nam przykro, kiedy ktoś coś takiego mówi, ale właśnie dopóki nie wytłumaczymy, że mamy z tym problem, no to oni się nie zmienią, no bo oni nie wiedzą, że coś jest nie tak. I właśnie ja zauważyłam u siebie, że na przeróżnych płaszczyznach właśnie jak ja tak stanowczo trochę wyznaczam granice i mówię na przykład, hej, ja nie chcę gadać o ten temat. Jakby ten temat mnie denerwuje i mówię to tak w bardzo, bardzo taki właśnie konkretny sposób, to zauważyłam, że jakby to jest bardzo respektowane, że po prostu może te osoby już nie rozumieją twojego wyboru, że żyjesz tak, a nie inaczej, ale widzą, że jakby nie ma tej dyskusji i nie mogą ci wejść na głowę. To jedna sura, a druga, oni w ogóle czasem nie wiedzą, że cię krzywdzą. I dla nich to jest takie słowo rzucone gdzieś tam między innymi zaraz mówią. Wydaje, że się martwią, że to jest troski. Tak, więc po prostu trzeba zwracać, ej, to co powiedziałeś nie jest dla mnie okej. I nie chcę w to wchodzić. No, ale to tak. Bardzo dobrze. To tak na marginesie, tak. Ale w sumie to jednak główny akapit. Tak. Dobrze, ulubiona piosenka świąteczna. O, to ja klasykiem All I Want For Christmas. O Boże, ja zawsze... O Jezu, ja zawsze wariuję, przecież w sensy tańczę i wyobrażam sobie, ciebie. Może być na okrągło. No. Ale totalnie jako dygresja. Weszłam na, chyba właśnie na to Apple TV i tam było jakieś coś tam święta z Mariah Carey. Tak, i ona tam ma swój koncert. No. A, to koncert świąteczny? Tak. Okej, bo wiedziałam, że to będziesz wiedzieć. Właśnie chciałam zapytać, mogłam to wygooglać albo kliknąć, ale stwierdziłam, zapytam Maję na wizji. Na antenie, szanowna, na antenie. Ja chyba też mam wrażenie, że ja co roku odpowiadam to samo. I powiem ci, że straciłam rachubę czasu, bo ostatnio od paru lat chyba mam fazę na płytę świąteczną Robiego Williamsa. O! Bo przez lata to, znaczy u mnie na przykład w domu też, nie lubię się powtarzać, ale słuchajcie, ja nie słucham tych starych odcinków i ja nie pamiętam, że domyślam się, co powiedziałam, ale prawdopodobnie to jest tak, że ja mówię dokładnie to samo. Dlatego w ogóle w tym roku zmieniłam trochę pytania, bo stwierdziłam, że ile można to sam opowiadać, ile lat. I właśnie ja też zawsze słuchałam tych takich świątecznych klasyków, takich bardziej standardy jazzowe, w tych takich wydaniach typu jakieś tam, nie wiem, Nat King Cole, jakieś takie, no takie bardzo, albo nawet Elvis Presley, jakieś takie stare rzeczy i kocham właśnie takie klasyki świąt i właśnie z nich, i to mówię co roku, a się powtórzę, dla wszystkich nowych słuchaczy, że uwielbiam Driving Home for Christmas. O, to jest jakby takie bardzo. Coś, co mnie zawsze wzrusza bardzo, bardzo, kocham się z moim tatą, bo po prostu zawsze płaczę na tym. Szczególnie też, że każda z nas wraca rzeczywiście na te święta i ja zawsze sobie puszczałam to w samochodzie, jadąc do rodziców. Ale to jest tak piękna piosenka. I bardzo polubiłam, chociaż ostatnio mam tak, że stwierdziłam, że ta piosenka jest za smutna i to jest taka piosenka Do They Know It's Christmas Time? I jak sobie tak, do they know it's Christmas time? No. I ja to bardzo ją lubię, ale jak się tak wsłucha człowiek w tekst, to można się popłakać z załamania, więc jakby to nie jest, to jest jakby bardzo smutna piosenka. Ale właśnie przez te wszystkie lata słuchałam tych standardów takich ala, no właśnie, takich smooth jazzowych powiedzmy, aranżacji. Michael Bublé wiadomo, jakby to po prostu mogłabym w środku nocy opowiedzieć, jaka po kolei jest piosenka. Zawsze jak się kończy jedna, to ja już zaczynam na już wiemy, co jest dalej. Ale właśnie tak trochę mi to odświeżył ten Robbie Williams, bo on wydał płytę właśnie dwupłytową składankę. I właśnie jedna część to są takie stare hity w bardzo fajnych aranżacjach, a druga to są nowe piosenki, więc jakby uważam, że to jest w ogóle też taki bardzo odważny krok, zrobić płytę nowych piosenek świątecznych, gdzie ludzie nie lubią tego, co nowe, szczególnie w klimacie świąt, więc jakby jestem w szoku, że to się tak dobrze przyjęło, przynajmniej dla mnie to się dobrze przyjęło. I właśnie nie pamiętam, czy to było
dwa lata temu, gdzie ja to też dostałam pod choinkę, czy to było rok temu, nie pamiętam. Naprawdę, mi się już wszystko zamazuje. Ostatnie dwa lata się zamazują wielu osobom, mam wrażenie, że już nie wiemy, co się wydarzyło, bo jakaś dziura. Ale właśnie z tej płyty bardzo lubię piosenkę, którą on śpiewa z Rodem Stewartem i właśnie teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale można... To wszyscy mają zadanie przesłuchać. Tak, ale ona jest wspaniała i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo polecam, Czad. Jakbyście chcieli jakiegoś tam odświeżenia. I przechodząc dalej, powiedziałaś już o tych rodzinnych różnych smaczkach, więc to będzie trochę pytanie retoryczne, ale gdzie spędzasz święta? Jakby, jak to wygląda, to przedsięwzięcie wyjazdu na święta? To zawsze u moich rodziców w domu i bardzo blisko nas mieszka jedna babcia na tym samym podwórku niemalże i kilka kilometrów druga. I przez całe dzieciństwo było tak, że mieliśmy dwie wigilie, jedną u jednej babci, drugą u drugiej. Ale myślę, że już spokojnie z 5-6 lat ta wigilia jest u nas i jest znacznie mniejsza, bo nie ma rodzeństwa moich rodziców, tylko jesteśmy sami, ale ze względu na to, że nas jest dosyć sporo, bo my jesteśmy trzy siostry, moja siostra już ma męża, trójkę dzieci. To tak jest 20 osób bez cioci i wujka. Tak, więc my jesteśmy teoretycznie sami, ale nie jest nas mało zdecydowanie. Ale są dziadkowie jakby jedni i drudzy? Czy Tak, są dwie babcie, więc jesteśmy naprawdę totalnie najbliżsi i chyba dlatego też nie ma spięcia w ogóle w te święta, bo jakby nawet jakby ktoś przyszedł w piżamie, to i tak by się nic nie stało. Totalnie. Ja jestem pewna, że Państwo Michalak nie są w piżamach. Nie, nie. Sorry, ja czuję, nie, że tam to jest... No biegam. Właśnie, wydaje mi się, że raczej jest elegancja Francja. Tak, ale właśnie takie najfajniejsze wspomnienie ze świąt z dzieciństwa właśnie w domu rodzinnym to było to, że przez to, że zawsze jeździliśmy do dwóch babci i tam byli wujkowie i tak dalej i tam my dostawałyśmy prezenty, no to bez sensu byłoby, znaczy przynajmniej dla nas było to oczywiste, żeby moi rodzice wozili prezenty dla nas, do jednych dziadków albo właśnie do drugich i my zawsze w dzień Wigilii o 7 rano zbiegałyśmy na dół z dziewczynami i miałyśmy już prezenty i to jest najlepsze wspomnienie po prostu. Och, te rozpieszczone dzieci. No i ja w ogóle nie wiem, co się dzieje od 3 czy 4 lat, znaczy no odkąd moja siostra już ma dzieci, że nie ma tych prezentów rano, tylko trzeba czekać do Wigilii. Ja w ogóle nie byłam do tego nigdy przyzwyczajona, bo my zawsze byliśmy zupełnie sami i taki super też zwyczaj, że my przy każdym odpakowaniu prezentów, przy każdym, myślę, no przynajmniej przez 10 lat, ustawialiśmy kamerę z boku salonu i całe nagrywanie prezentów się nagrywało. I teraz też w trakcie Wigilii to jest, więc nie wracam jakoś super często do tych nagrań, ale czasami nam się właśnie zdarza, jak my się zmienialiśmy, jak reagowaliśmy na różne prezenty i tak dalej, więc no to było super. Ale macie tak, że każdy otwiera swój prezent i jakby wszyscy na to patrzą? Tak. To jest tak po kolei, że jest takie ceremonialne. Tak, przynajmniej przy tych pierwszych, a potem już wiesz, jak... A potem jest jakiś Speedy Gonzales po prostu. A potem już każdy chce swój. Tak, ale to, właśnie mnie to tak zawsze denerwowało, że jakby ja chciałam, żeby to było takie podniosłe, nie? I że każdy, bo też ja kocham dawać prezenty, więc jakby dla mnie jest bardzo ekscytujące, jak ktoś odpakowuje prezent i ja bym tak chciała, żeby ta osoba tak odpakowała, coś obejrzała, powiedziała i potem następna i żeby tak trwało sobie godzinę. A właśnie też mam wrażenie, że jak już jest czas start, to jest Karola, Kuba, babcia, mama i po prostu każdy już tylko siedzi w tym i tak nawet nie wiem, co od kogo dostał, znaczy od Mikołaja. W każdym razie po prostu za szybko, a bym chciała, żeby to tak bardziej powoli. Czy przy prezentach u Ciebie się śpiewa kolędy? Nie. A w ogóle się śpiewa kolędy? Wiesz co, ja mam w ogóle... U mnie się też właśnie bardzo zmieniło to, jak obchodzę święta, bo też właśnie kiedyś jeździłam na dwie wigilie, teraz jest jedna, teraz jest taka bardziej kameralna i na przykład w jednej części rodziny nie było za bardzo śpiewania kolęd, albo tak nieśmiało. W drugiej dla odmiany było śpiewanie kolęd na 3 głosy, dlatego że rodzina właśnie od strony mojej mamy, zarówno rodzeństwo mojego dziadka, jak i babci, to są bardzo takie śpiewające osoby pięknie. To było zdanie w stylu mistrza Jody. I oni jak zaczynają śpiewać, to ja się w ogóle wstydzę otworzyć ust, bo oni po prostu tak pięknie śpiewają na te głosy i właśnie każdy dostaje śpiewnik i jest tak naprawdę, że jest tak
grubo. Wow. Ale jak jesteśmy właśnie teraz w takim mniejszym gronie, to śpiewamy, ale to jest takie raczej na przykład przycieście tak na koniec, że one zawsze lecą w tle, jakby na koniec sobie śpiewamy. Natomiast przy otwieraniu prezentów, to jak byłam dzieckiem i właśnie zawsze się spotykaliśmy z taką właśnie rodziną, gdzie było dużo kuzynostwa, więc jakby było dużo dzieciaków, no to rzeczywiście było tak, że trzeba było tam, wiesz, zaśpiewać coś albo powiedzieć wierszyk i dla mnie to był koszmar. W sensie, tak jak ja uwielbiałam zawsze występować, tak nagle przy takiej obcej bardziej rodzinie, jeszcze przy nieszczęsnym Mikołaju, którego się bałam paranoicznie przez całe swoje życie, w ogóle osobny temat, to to, że ja miałam zaśpiewać coś, opowiedzieć wierszyk, straszne to było. Teraz już na szczęście nie trzeba nic robić. Ale może to wprowadzę, może tak steroryzuję. A nie, to u nas. No to jak to jest? Bo u nas nikt nie śpiewa. U nas każdy ma beznadziejny głos. Znaczy nie, no ja to trochę mówię za siebie, ale nie, nikt nie ma jakiegoś dużego talentu. Maja nie umie śpiewać, więc nikt nie może śpiewać. Nie, no to wiecie, od razu cała rodzina tak ma. Nie to, że tylko ja. Ale coś chciałam powiedzieć, że przez to właśnie jedyny moment, żebyśmy się zmusili do śpiewania, no to jest przy kolędach. I wtedy jest wiem jak to u nas. Przy prezentach chciałaś powiedzieć. A co powiedziałam? Przy kolędach. I ja już mówię, okej, zaraz zgubiłam się. Nie, przy prezentach, że każdy za pierwszy prezent musi zaśpiewać. Tak. Ekstra. A potem to już dostanie. Ale pierwszy, żeby chociaż 5 kolęd zaśpiewać, wiesz, te szybsze to, wiesz, to leci, ale jak babcia wiecie, wiesz, z jakiejś lulej, że Jezu, nie, to sama śpiewamy, to z dziewczynami się już. A masz swoją ulubioną kolędę? Właśnie tak pytam o piosenki, jak takie dziecko po prostu amerykańskiego globalnego pewnie świata. Nie mam, ale właśnie takie jakieś przybierzeli to by... Nie wiem. Chyba mi się bardziej podoba, jak ktoś śpiewa kolędy, nieżeli ja. Ale czy masz taką ulubioną do słuchania, nawet nie tyle do śpiewania? Nie, to musiałabym się zastanowić, ale pewnie jakąś mam. Ale chyba na mnie największe wrażenie robi w ogóle, jak ktoś śpiewa tak kolędy, wiesz, jak to jest takie doniosłe i tak rzeczywiście ktoś temu się poświęca. Pamiętam, jak kilka lat temu mojej właśnie Magdzie kupiłam bilety na święta, uwaga, do Szczecina. Wow. Za jakieś 35 zł poleciałyśmy do Szczecina. Poleciałyście? Tak, poleciałyśmy do Szczecina, no bo tam się samochodem od nas jedzie, no nie wiem, z 6 godzin albo 7 dramat. Boże, to uwaga, z Warszawy leciałyśmy samolotem do Szczecina. 20 tylko minut? Po to. Tak. 27. Tylko po to, żeby zobaczyć Filharmonię w Szczecinie, no bo Magda architekt, ja historyczka sztuki, no to wiesz, trochę moje marzenie, trochę Magdy. Dlaczego będę tak rozmawiała? Poleciały do Szczecina. No. Serio? I zobaczyłyśmy tam operę z zewnątrz, mówię, kurde, no takiego super wrażenia na mnie z zewnątrz nie zrobiła, ale może to się zmieni, jak wejdziemy do środka. I ja szybko będąc już tam, znalazłam na następny dzień bilety na koncert noworoczny i to było super, wow, bo wiesz, cała orkiestra i dzieci śpiewały i wszyscy, no to było takie wow. No to życzę sobie, żeby jeszcze pójść nieraz na jakiś taki piękny koncert noworoczny. No właśnie, bo jak ktoś też super muzycznie zrobi, to myślę, że to robi niesamowite wrażenie. I na głosy, jakiś taki nawet gospel kolędowy. Dokładnie. Ja nie mam chyba ulubionej kolędy i to też pokazuje trochę moim zdaniem, jak ta kultura jednak amerykańska w cudzysłowie, w sensie taka właśnie może zachodnia, zdominowała nasze święta, nie? Że jakby supermarkety i galerie handlowe i piosenki świąteczne właśnie amerykańskie, a trochę jakby kolędy odeszły do lamusa i ja przez to nawet, nie wiem, mogłabym ci teraz wymienić 5, pewnie jak zaczną śpiewać, to znam wszystkie, ale nawet nie mam takiej ulubionej, nie puszczam sobie kolęd. To na przykład ja zauważyłam, że my więcej właśnie tych zagranicznych piosenek świątecznych zaczęliśmy puszczać w momencie, kiedy zawsze jak ubieramy choinkę albo lepimy ciastka i tak dalej wszyscy razem, no to jak się puszcza kolędy, to jest tak smutno, no, bo tak ciężko znaleźć jakąś dobrą aranżację i one są takie... I wiesz, no, gdzie tu jakby radość i tak dalej. Jakby jest niewiele takich, wiesz, skocznych, że tańczyć można do nich, a ty wszystkie piosenki świąteczne właśnie zagraniczne, to od razu masz taki vibe, że się cieszysz, śmiejesz, wiesz, tańczysz i jest ekstra, więc może ze względu na to mniej słuchamy kolęd. Powiedziałaś o prezentach sporo, to prezenty rozumiem, że odgrywają dużą rolę w waszym domu. Mam rację? Tak, u nas mamusia była zawsze tą osobą, która, wiesz, 1500 prezentów ogarniała i tak dalej. I to są pierwsze święta w tym roku, kiedy
nie będzie tak, że każdy każdej osobie kupuje prezent, bo kiedy i dlatego było tak dużo prezentów, tak. No bo wiesz, jak potem to wszystko skrzyżujesz, to jest milion. Tylko pierwszy raz zadecydowałyśmy o tym właśnie wspólnie z dziewczynami. Na waszych zasadach. Na naszych zasadach, że losujemy sobie po jednym prezencie. Każda osoba ma jedną osobę, znaczy wśród dorosłych, no bo dzieci jakby nie będą na tym cierpiały i też dostaną swoje, ale o prezentach dla dzieci też za chwilę powiem. I jest tak, że każda osoba ma jedną, ustaliliśmy budżet, żeby... I to jest takie wygodne, wiesz, ja już od tygodnia mam prezent, jestem spokojna i każdy z nas też pierwszy raz wprost powiedział, czego chce. Mm-hmm. I konkretnie, wiesz, wysłany link, bo jasne, jak się było dzieckiem, fajnie było się zaskoczyć, ale jak dostajesz pod choinkę coś, co trochę chciałeś, ale nie do końca to jest to, to właśnie co potem z tym zrobić? I... Znaczy, to jest problem. W sensie to jest odwieczny problem z tymi prezentami. Ja mam dużo rozkmin na ten temat. Po pierwsze, to już też o tym mówiłam ostatnio właśnie chyba na Instagramie, że jakby ludzie się tak stresują tymi prezentami, że robią z tego większy jakby problem i większy jakby zawracanie głowy i stres, aniżeli przyjemność. Zapominamy o tym, że my jakby mamy z założenia obdarowywać bliskich, bo chcemy jakby okazać im w tym sposobem miłość i uwagę, a nie robić sobie jakieś, jakby traktować tak jako jakieś brzemię, więc myślę, że tutaj też warto się temu przyjrzeć, ale może właśnie rozwiązaniem jest taki tak zwany właśnie Secret Santa, że w sumie, jeżeli dla kogoś to jest jednak zbyt dużo, nawet jeżeli wszystkich kocha i chce obdarować, to może właśnie zrobienie sytuacji, w której losujesz jedną osobę z rodziny, sprawi, że możesz wtedy z pełną jakby uważnością do tego podejść. Totalnie. Ale tutaj wchodzi trochę ten problem, czy ja po prostu mam taki troszkę jakby moralnie, z tym wysyłaniem linków, że to mi się trochę kłóci z ideą prezentów. Wiesz, o co chodzi? Że jakby z jednej strony rozumiem to totalnie, bo też wielokrotnie dostałam coś, co na przykład mi się nie podobało i było mi przykro. I czułam się przed jak najgorsze dziecko na ziemi. Wiem. Znam to uczucie tego poczucia winy, kiedy dostajesz coś, na przykład właśnie, ja się to chyba opowiadałam, ale poprosiłam o jakąś rzecz, dajmy przykład, poprosiłam o jeansy, a dostałam shorty, tak? Wiem. Tego typu case. Albo poprosiłam, pamiętam kiedyś dokładnie, bo dostałam pytanie, co chcę od tych osób i powiedziałam, że chciałabym dostać biały termos, bo w gimnazjum chyba, i dostałam niebieski termos w paski. Wiesz, o co chodzi? Mhm. I myślisz sobie wtedy, jakby co poszło nie tak, nie? Że jakby dajesz komuś wskazówkę, albo nawet taką mega dokładną, a i tak dostajesz coś innego i wtedy jest ci smutno i jakby ani ta osoba nie jest szczęśliwa, że ci dała prezent, no bo ty się nie cieszysz tak, jakbyś się cieszyła. Ty nie będziesz tego nosić i nie będziesz z tego korzystać, więc finalnie jakby może właśnie to, co mówisz, jest dobrym rozwiązaniem, tylko znowu, jak sobie wyobrażamy idealne święta w idealnej rodzinie, czyli moje przekleństwo, no to tobie się wydaje, że przecież wszyscy tak się wczują, że ci na pewno sprawią twoje marzenie, które dokładnie nawet nie wiesz, że masz, ale niestety świat taki działa. No, u nas było po prostu teraz tak, że każda z nas wysłała po kilka propozycji albo powiedziała konkretnie, nie wiem, chcę piżamę, która będzie z wiskozy i będzie z długim rękawem i będzie jasna. Wiesz, to już masz tak sprecyzowane, że... PS, tu jest link. Tak, tak. I można nawet tak. Ale właśnie ja stwierdziłam, że już jesteśmy na tyle dorosłe i jesteśmy na tyle dorośli, że lepiej tym osobom właśnie, wiesz, kupić dokładnie to, czego potrzebują, bo moja mama musiała zawsze miała to, że kupowała tak strasznie dużo wszystkiego. Ja wiem, że to było z miłości, tak, ale my tyle nie potrzebujemy i ważniejsze jest, żebyśmy po prostu byli razem zdecydowanie. No a i tak oczywiście kupię więcej prezentów, bo czy właśnie dla innych bliskich, których nie ma na Wigilii i tak dalej, ale to nie muszą być, wiesz, jakieś olbrzymie prezenty, tylko właśnie zastanowić się, co to takiego dokładnego ma być. No. Ale też myślę sobie, że jeżeli naprawdę kogoś znamy, na takie, no nie wiem, jak my się znamy, jakby na stopie takiej przyjacielskiej, no to fajnie jest jednak trochę się natrudzić, żeby wymyśleć, co ta osoba, no z czego ona się ucieszy i ją jakoś tak miło zaskoczyć. Że też jakby, szczególnie, że ten budżet nie musi być jakiś wielki, albo jeżeli... Po prostu chciałabym też, żeby ludzie znaleźli przestrzeń w swojej głowie na to, żeby pomyśleć o tym, co te osoby uszczęśliwi i naprawdę uważam, że jeżeli z kimś jesteś blisko w takiej przyjaźni, no to ty wiesz, co się tej osobie spodoba. No tak, wiesz, że masz to jest to zupełnie wyczucie, ale sytuacja. W przypadku rodziny na przykład uważam, że to może być, super rozwiązanie, bo na przykład sądzę, że dzieciom jest łatwiej kupić trafiony prezent rodzicom. No bo jednak jesteśmy bardziej, nie wiem, nowocześni, na bieżąco i myślę, że mi jest łatwo trafić w coś, co się na pewno spodoba moim bliskim ze starszych pokoleń,
Natomiast z drugą stroną jest gorzej, no bo nasi dziadkowie czy nasi rodzice no nie są tak bardzo na bieżąco z tym, co nas interesuje i jakby no nie śledzą nas na tyle, żeby dokładnie wpasować się w naszą estetykę, a szczególnie, nie wiem, pewnie w tym masz takie też tak mam, że mi się na przykład bardzo mało rzeczy podoba, jakby jeżeli ja sama sobie czegoś nie wybiorę, to rzadko tak jest, że dostaję biżuterię i mi się podoba. Wiem. Jakby bardzo rzadko. Tak, wiem. Więc jakby w tę stronę myślę, że to ma duży sens, ale też wierzę w to, że jak jesteś z kimś tak naprawdę blisko, to możesz trafić w coś i próbować. Tak, i pojawiła mi się też taka myśl, że właśnie w takiej relacji jak my mamy, to my nie oczekujemy od siebie prezentów i to nie jest tak, że... Czas na prezent. Czas na prezent, tylko że my po prostu chcemy sobie go dać i siebie obdarować i są takie osoby, z którymi właśnie nie spotykamy się w jakimś konkretnym momencie, właśnie na tej Wigilii czy w święta, że teraz się wymieniamy prezentami i to właśnie tym osobom łatwiej jest zrobić nam prezent, bo sobie nawzajem prezent, no bo my wtedy myślimy o czymś takim wyjątkowym i to może być najmniejsza rzecz, cokolwiek, tak. Ale ten fakt podarowywania komuś i bycia obdarowanym jest najważniejszy. Na przykład moja mi dzisiaj przyniosła swoją starą butelkę i czuję się... czuję się jakby już dzisiaj była Wigilia. Nie dziękuję. Powiem ci, że jest lepsza niż te wszystkie shorty, piżamy i termosy. Paski, bo o tej naprawdę marzyłam. Więc dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Ale tak sobie myślę, co na przykład sądzisz o dawaniu, czy na przykład dajesz sobie prezent na święta? Co myślisz o takim koncepcie? W święta nie myślałam o tym, ale w urodziny pierwszy raz teraz... Powiedziałam, Maja ma urodziny w grudniu. No tak. Więc... Ale kupiłaś sobie prezent na urodziny, tak? No, że... znaczy kupiłam. Pierwszy raz, no sama o tym wiesz, że powiedziałam dokładnie, co chcę robić na przykład w urodziny, a wcześniej tego nie miałam, trochę właśnie czułam, że ktoś by mi będzie czytał w myślach, a nie do końca zawsze tak musi być. Dokładnie. A druga rzecz właśnie, że można sobie sprawić coś, na co się bardzo miało ochotę. No i to jest wtedy fajne. Ale jak ktoś nie ma urodzin w grudniu, to myślę, że prezent na święta. No bo dla mnie to jest coś spoko. Takiego nowego, w sensie jakby... No. Chociaż nie, czekaj, ja sobie kupiłam prezent na święta w zeszłym roku, to się zamówiłam sobie coś... I pomyślałam sobie, o, zamówię sobie to z okazji świąt. No. Żeby tak, ja tak lubię dodawać jakiegoś takiego symbolu do rzeczy. Więc jakby w sumie jest, nie jest to jakaś taka obcy koncept dla mnie, ale myślę, że jakby każdy też sobie coś podrzucił pod choinkę, miałby gwarancję, że mu się coś spodoba. I na przykład nikt nie musimy ujawiać, od kogo to jest, tylko tak, wow, marzyłam o tym! Zarobisty pomysł! Ser Mikołaj to jest jednak ten. I tym sposobem wśród tych wszystkich herbatek i skarpet, które by the way uwielbiam takie prezenty, no. Uważam, że herbaty, świeczki dla mnie są świeczki, super. To jest w ogóle genialne, bo to jest coś, co zawsze, jakby to ci się zawsze przyda. No. Jakby, na przykład grube świąteczne skarpety, no to nawet one zawsze będą piękne, bo one są takie przaśne, bo takie mają być. Herbatę wypijesz, świeczkę wypalisz. Świeczki to są, ja uważam, to są genialne prezenty, bo one się tak szybko kończą. I mi jest wtedy zawsze tak super smutno. W ogóle ja zawsze byłam tą osobą, która dostawała świeczki, bo ja wielokrotnie, jak byłam młodsza i jakby te świeczki dawały mi się takim luksusem, te takie, że jakieś tam wtedy pierwsze świeczki sojowe, jakieś naturalne aromaty. No. Dla mnie to było po prostu tak jakieś berło. I ja dostawałam taką świeczkę i ja na przykład rok jej nie paliłam. Bo to było takie cenne, że dlaczego miałabym jej użyć, nie? I jakby też jest w ogóle jakaś taka grubsza rozkmina o takim poczuciu zasługiwania, że ja nie zasługuję na to, żeby mieć fajną fancy świeczkę, ona może stać i nie będę jej używała w ogóle. Ale wrażenie, że dużo osób tak robi, że coś dostajesz na przykład jakieś takie super czekoladki i takie chowasz na specjalną okazję, a potem się przeterminowują. O, to case właśnie mlecznej czekolady takiej do rozpuszczenia, wiesz, do picia. Taką na takim sticku? Tak. Zawsze to wywalałam do kosza. Tak, ja też. To było takie wyjątkowe. Bo to było za dobre, żeby to zrobić. Tak samo jak są takie herbatki, które są takie kokony, że są takie specjalne kulki. Też takie, wow, ona tak pięknie rozkwita, nie zaparzę jej nigdy. Mhm. I potem nagle masz 5 lat później, hej, czy to jest zgniłe? Sprawdźmy. Nie, dokładnie. No. Ale nie, zachęcam do prezentów dla siebie. Uważam, że to jest bardzo fajne. Czekaj, muszę spojrzeć na moją ściągę, bo... A, już jak jesteśmy przy prezentach, to... Powiedz mi, czy ty powiedziałaś, jaki był twój ulubiony prezent? Trochę powiedziałam o Agnieszce i tutaj dalej mogę... To kontynuuj. Mogę iść w stronę Agnieszki, bo Agnieszka na razie... wygrywa. Tak. Przynajmniej to są takie, które wydaje mi się, że cała nasza rodzina najbardziej zapamiętała, czyli właśnie jak 6 lat temu w święta rozpakowujemy te prezenty i w ogóle wszyscy już są w takim tym szale i w pewnym momencie Agnieszka właśnie ze swoim mężem mówiła, o Jezu, zapomnieliśmy jeszcze jednego prezentu, zaraz poczekajcie. No i gdzieś tam poszły, my sobie gadamy i przychodzą i mówią, że to jest właśnie dla jakby wszystkie imiona były na tym prezencie.
co dla nas wszystkich, no ale okej. Otwieramy i tam były buciki. No, ciarki teraz. No i jak wtedy się dowiedzieliśmy właśnie, że będzie Julek, czyli no, pierwsze malutkie dziecko u nas w rodzinie, no to w ogóle wszyscy od razu zaczęli płakać i tak dalej, szczególnie, że to było takie wyczekane, że no, jakby wszystko się wyzerowało, tylko o tym mówiliśmy i się już totalnie nie mogliśmy doczekać. No więc teraz jak już jest trójka dzieci w te święta, co święta, to jest w ogóle inna atmosfera i nic nie ma znaczenia, totalnie, tylko żeby były dzieci i tylko się na nie zwraca uwagę. No i no, to jest super. To nie dość, że były prezentem zanim się urodziły, to teraz są prezentem co roku. Totalnie, totalnie tak i właśnie Julek, teraz już pięcioletni, jak już wiesz, mówi i zaczyna pisać i tak dalej. Starszak, on już jest zdecydowanie starszakiem. To Agnieszka właśnie poprosiła go o napisanie listu do Świętego Mikołaja i żeby zastanowił się, jakie chce mieć prezenty. I on powiedział, że on napisał w pierwszym jakąś tam zabawkę, nie wiem, czy to było Lego, czy coś, a na drugiej pozycji napisał kolorowanki. Przed do Agnieszki i powiedział, mamo, ja napisałam tylko dwa prezenty. Czy to nie jest za mało? A Agnieszka, no jeżeli chcesz tego dostać, to, tylko to dostać, to jest to okej. Okej, bo może w sumie dostanę dużo tych kolorowanek. Jak będzie tak dużo tych kolorowanek, to będzie super. O Boże, co za słodziak. Boże, i właśnie Agnieszka mówi, że żebyśmy nie kupowali mnóstwo tych rzeczy i tak dalej, bo oczywiście pewnie większość osób chce, żeby dziecko nie miało miliona zabawek i tak w końcu zazwyczaj tyle ma, bo każdy kupuje. I właśnie naszym wskazówką jest od Agnieszki, żeby w tym roku kupić chłopakom i Alicji, znaczy Alicji to poszedł do końca jeszcze, właśnie jakieś farby, ciastolinę, tak, do rzeczy manualnych, tak. Kolorowanki, książeczki to oczywiście. I wiesz, jak sobie pomyślałam, Jezu, przecież ja wystarczy, że wydrukuję kolorowanki. To dla mnie to jest, wiesz, 5 minut roboty, a dla Julka to będzie tyle szczęścia, że on ma tyle rzeczy do kolorowania. No w ogóle wow. To ja życzę światu więcej takich dzieci, które proszą o kolorowanki, bo myślę, że nie jest to zbyt częste marzenie, więc jakby to jest piękne, to serio piękne. Ale pobiłaś w ogóle, w sensie jakby wygrałaś tym prezentem, myślę, że ciężko jest to pobić. Ja przypominam sobie, że zawsze opowiadałam jakieś historie o keyboardach i telefonach, po prostu jakieś dziecko konsumpcyjne, ale w tym roku postanowiłam, że podzielę się bardzo fajnym prezentem, który dostałam chyba 2 lata temu. Byłam na takim spotkaniu, w ogóle to jest bardzo fajne, bo to była taka wigilia, takie wigilijne spotkanie wśród znajomych, gdzie to była jakby grupa ludzi, którzy się, bardzo wiele osób się nie znało, tak? Tylko jakby jedna osoba zaprosiła różnych ludzi i każdy miał przynieść prezent i było losowanie, jakby nie wiedziałeś, co, dokąd trafi twój prezent, ani od kogo ty dostaniesz prezent. I ja wylosowałam coś, co po prostu było tak. Ja stwierdziłam, że po prostu serio wszechświat mi to dał, bo to było tak, tak bardzo pasujące. I to jest super, moim zdaniem, inspiracja prezentowa, bo to było, to była adopcja Risia. Taka zdalna, gdyby ktoś miał wątpliwości. Nie, teraz Karolina od 2 lat mieszka z Rysiem. Mam ochotę powiedzieć żart, mogę powiedzieć żart? Może. Byłam wczoraj na ramenie i to było strasznie śmieszne, bo trochę mam katar. I rozmawiam z moim kolegą i przychodzi pani kelnerka i stawia nam takie 2 rzeczy. Ja w ogóle byłam głową gdzie indziej, ale zobaczyłam takie walce białe. I jeszcze pani mówi, no to tutaj oprócz tej herbatki mamy coś tam. I ja przysięgam, pomyślałam przez chwilę, że ona przyniosła mi jakąś witaminę do rozpuszczenia. I tak się patrzyłam, bo to jakieś witaminki, a pani mówi tak, nie no, to są nasze chusteczki do dezynfekcji rąk. I ja tam zaczęłam się śmiać i ja mówię, Boże, w ogóle jakby... W ogóle nie wyostrzyłam w ogóle, co to jest, ale śmiesznie. Ona mówi, no śmiesznie, nie śmiesznie, ale ostatnio ktoś nam wystawił recenzję, że ta przystawka trochę bez smaku. Ohi. I my takie, wow, ktoś to serio zjadł. Więc pozdrawiam. Nie wiem, jakim cudem trafiłam na ten żart, stara, ale... Po prostu przerywnik na reklamę to był. To była reklama niczego. Reklama życia, reklama głupoty. W każdym razie
to była adopcja, a właśnie, że zdalna adopcja, no każdy może mógł ktoś stwierdzić, no, że zaadoptowałam Rysia, stąd wytłumaczyłam. I to jest mega fajne, bo to chyba było przez WWF robione, że można wejść na stronę, wybrać sobie jakiś zagrożony gatunek i symbolicznie wpłacić, jakby, że dzięki temu jakby dbasz o tam, nie wiem, roczną pielęgnację tego Rysia i przez rok jakby jesteś takim rodzicem chrzestnym tego Rysia i on ma dobre życie tam w jakimś rezerwacie, czy tam gdzie to jest. I uważam, że to jest w ogóle super fajny pomysł, że ktoś, jakby szczególnie jeżeli ktoś się interesuje, nie wiem, zwierzętami, planetą i tak dalej, no to dostaje taki certyfikat, że teraz na jego nazwisko jest zaadoptowany jakiś zwierzak. I uważam, że to takie super, super słodkie. Super. Więc jest mega, no, mega fajne. Ale czekaj, bo jesteśmy przy tych prezentach. Jakbym miała podhaczać rzeczy, które odpowiedziałyśmy, tutaj byłaby po prostu jakaś łamigłówka, więc ja staram się jakoś ogarnąć. A, już wiem. Wolisz dostawać prezent, czy dawać prezent? Dawać, zdecydowanie. No, ja i widzieć reakcję osoby. No. Nie lubię dawać i nie widzieć, tak, jak ona to odpowiada. Tak, i to jest nawet to, co też, o czym gadałam w prezentowniku na koniec, że właśnie pamiętajmy, że ta nasza reakcja na prezent też jest bardzo ważna. My czasami jesteśmy jacy zawstydzeni, albo właśnie jacy onieśmieleni. A naprawdę okażmy tą radość, jeżeli oczywiście ona jest prawdziwa, bo ten człowiek, który nam daje prezent, on daje po to, żebyśmy się cieszyli. I jakby to warto jest też jakby docenić to. Czasami właśnie mam wrażenie, że ktoś otwiera prezent i jest takie, o fajnie, dzięki. Ale to powinno być, no powiedz. Tak. Mam jeszcze jedno, żeby to uzupełnić, to jeszcze takie dwie rzeczy fajne, które można zrobić, żeby jeszcze lepiej ta osoba, która obdarowała nas jakimś prezentem, się poczuła. Napisać tego samego dnia, 2 godziny później, dziękuję bardzo za ten prezent. No. Po prostu 3 słowa i to robi różnicę. A druga rzecz, żeby wysłać zdjęcie, jak na przykład się go używa, albo jak się go gdzieś ustawi, albo jak się z tego skorzysta, żeby ta osoba po prostu widziała, że rzeczywiście z niego korzystamy. To jest dobre. To jest trochę takie, ja bym powiedziała, że może być uważane przez ludzi za takie staromodne, ale ja też zauważyłam po sobie, że nie wiem, w sensie dygresja znowu. Moja babcia zawsze ma coś takiego, że ona oczekuje i sama też to robi, że po jakimś wydarzeniu ona dzwoni potem do organizatora podziękować. Tak. I czasami ja dostawałam jakieś tam lekką reprymendę na zasadzie, że no, nawet nie zadzwoniłaś do cioci po jakimś tam wydarzeniu. I ja myślę sobie tak, nie no, nie zadzwoniłam, bo my tak nie robimy, no, jakby to już jest takie przestarzałe. A powiem Ci, że teraz z wiekiem mam coś takiego, że zauważyłam, że jestem trochę taką moją babcią, że zawsze jak na przykład właśnie, nie wiem, jest u Was jakieś spotkanie, zawsze do Ciebie piszę, Boże, Maja, było tak super, dzięki i tak dalej. I sobie myślę tak, czy ludzie mają mnie za jakiegoś takiego, nie wiem, jakąś starą babę, Boże, przepraszam, ale za jakiegoś takiego dziwolonga, że ja piszę po imprezie. Zupełnie nie. A teraz właśnie widzę, że są osoby, które właśnie to, może każdy doceni, może ktoś uzna, że to jest dziwne, bo większość ludzi tak nie robi, ale to jest takie miłe, jak właśnie, nie wiem, po moich urodzinach dostać właśnie wiadomość, że Boże, to było tak super atrakcja, wtedy po prostu serce rośnie. No i dokładnie. Więc róbmy to, totalnie. I jakby takie to jest miłe, kiedy ktoś docenia Twój wkład. Pamiętajmy o tym właśnie, żeby też tak dobrze ten prezent otrzymać. Tak. I też właśnie tutaj przypomniało mi się z książki Miłosza Brzezińskiego, że on często mówi o tym, że należy sobie nawzajem dolewać gorącej czekolady do kubka. Czyli żeby dodawać, wiesz, te głaski, te miłe słowa, te wszystkie rzeczy, no bo to buduje, to wiesz, wypełnia się w moim kubku. A potem, jeżeli na przykład, i wiesz, i to trzeba jakby sobie dolewać do tego kubka, no bo potem możemy, w pewnym momencie z tego korzystamy, że na przykład, nie wiem, ja mam do Ciebie jakąś prośbę i trochę Ci ulewam. Masz trochę czekolady? Tak. A ja mówię, no spoko, z wczoraj jest, ale sobie podgrzejesz. Dokładnie. I to jest taka metafora, ale naprawdę ona dobrze działa, że nam się, szczególnie wydaje, że w rodzinie trochę możemy mieć poczucie, że to jest oczywiste, że ktoś musi dla nas coś zrobić. O, totalnie. Że musi nam jakoś pomóc, że musi gdzieś być, że musi pamiętać o nas, ale postawmy się w drugą stronę. Czy my też zawsze jesteśmy dla tej drugiej osoby i czy tak bezinteresownie też właśnie chcemy jej dużo dawać, bo potem to do nas wróci. No w ogóle też to przyszło mi teraz do głowy, że mamy czasami takie podwójne standardy w rodzinie i zawsze mój tata mówił na to, że to jest opowieść o tym, kto robi kawę i kto nie robi kawy. Że właśnie jak jest osoba, która zawsze robi Ci kawę, jak do niego przychodzisz i raz Ci nie zaproponuje tej kawy, to wtedy myślisz sobie, Boże, co za bezczel, nie? Jakby nie zrobił mi kawy, w ogóle niekulturalnie, jakby nie zaproponował mi tego. Po czym nagle przychodzisz do osoby, która Ci nigdy nie parzy kawy i ta osoba mówi,
hej, masz ochotę na kawę? I ty potem mówisz, Boże, jaka ona była miła, jak w ogóle, super. I mam wrażenie, że my często tak traktujemy pewnych na przykład domowników, tych, którzy są zawsze uczynni i wystarczy, że raz ci czegoś właśnie w czymś nie pomogą albo, nie wiem, zawahają się, myślisz sobie, ej, coś jest nie tak. I nagle ktoś, kto jest zawsze leserem i nagle pozmywa, u nas tak jest zawsze, że na przykład ja tam więcej pomagam, pozdrawiam całą moją rodzinę, i ja na przykład więcej pomagam i jakby nie dostaję pochwał, że nie wiem, nakryłam do stołu. Mówię na przykład u mojej babci tak jest, nie? Że na przykład właśnie jesteśmy i ja tam zrobiłam dużo rzeczy pomagając na przykład mojej mamie i no nie ma komentarza na ten temat, natomiast mój brat wstanie i zbierze talerze i jest tak, Kubuś, zmywa! I myślę sobie, no. Serio? Jakby pamiętajmy, jakby, żeby doceniać też tych, którzy zawsze coś dla nas robią, właśnie to, co powiedziałaś, żeby oni też wiedzieli, że my dostrzegamy to, dokładnie, że oni to robią. Nawet jeśli robią to totalnie właśnie bezinteresownie i bo chcą, no to oni też chcą usłyszeć, że doceniacie to. No. Boże, jak nie my jesteśmy mądre. A masz swoją ulubioną tradycję świąteczną? Z tych wszystkich takich, wiesz, rytuałów scenariuszowych? Nie wiem. To chyba właśnie to już później na chillu leżeniu na kanapie i objadanie się, wiesz, ciastami. Albo na tradycją jest odpoczynek po świętach. Ale mogę powiedzieć o tradycji, która mnie zawsze stresowała bardzo. No bo następne właśnie pytanie, skąd wiedziałaś? Dzielenie się opłatkiem. Jezus, same. Piąteczka, proszę. Dla mnie to było jakieś trauma z dzieciństwa. No. I teraz, a wiesz, co mnie najbardziej wkurzało? Teraz powiem, jak Agnieszka przez jedną Wigilię, albo przez dwie to zrobiła, że ona nie składała życzeń, tylko powiedziała, czego chciałabyś sobie życzyć. I to ja musiałam powiedzieć. I ona tak, ona, to ci tego życzę. A spryciula. Wie, aga. Wycwaniła się. No. A teraz właśnie mam tak, że taktykę od kilku lat, że nie składam życzeń za bardzo, tylko dziękuję. To też zajebiste. Nie, no, ale dziękuję, że wiesz, dziękuję, nie wiem, tato, że przez całe życie we mnie wierzyłeś. Okej, myślałam, że dziękujesz za życzenia. Że to, Maja, życzę ci zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję. Następny. Nie, to zawsze właśnie to, że dziękuję za różne rzeczy, za co doceniam tą osobę i zawsze mówię, że ją kocham i że jest Boże, dla mnie ważna. Boże, jakie to super jest. No i to... I sobie odczarowałaś ten opłatek przez tak, to. Tak, i tylko teraz jest tak, że zanim usiądziemy do stołu, to wszyscy już są spłakani. No, ale ja miałam to samo. Powiem ci, że... Ale to też jest to, że też powiedziałaś, że wam się trochę zmniejszyło grono. Na przykład przez to, że mi się zmniejszyło grono, to ja też się czuję bardziej wyluzowana. Ja byłam strasznie zawsze zestresowana na tych dużych wigiliach rodzinnych ze wszystkimi ciociami, wujkami, kuzynami, bo po prostu tych ludzi nie znałam na tyle dobrze, ja się czułam mega niezręcznie. Też jakby zawsze byłam dzieckiem, które dużo kmini, więc jakby za bardzo myślałam i jakby za dużo presji na sobie wywierałam, że nagle ja teraz muszę powiedzieć coś do wujka, a ja myślałam sobie, Boże, ale co ja mam mu powiedzieć, że ja w ogóle go nie znam, co ja mam mu życzyć. Czułam się jak jakaś taka stara malutka, że ja nagle życzę teraz jakieś ambitne życzenia facetowi, to jest do mnie trzy lata starszy, cześć wujek. I jakby na co dzień z nim w ogóle nie rozmawiam, więc to było dla mnie tak opór stresujące. A teraz jak mam takie najbliższe osoby, to jest dla mnie, na przykład ja mam wrażenie, że ja się bardziej przejmuję tym niż moja rodzina. Że ja tak strasznie chcę powiedzieć tak od serca. No. A oni mają trochę takie, to jest tylko opłatek, stara. Wiesz, o co chodzi? Że jakby oni się nigdy nie stresowali, więc jest takie, no, życzę ci zdrówka, jest samego spełnienia marzeń, a ja tam, dziadziu, jesteś taki dla mnie ważny i w ogóle. A dziadziu tak, okej, dziękuję ci, wnuniu. Wiesz, jakby tak, i to aż tak trochę stresuje, że taka się robi, nie wiem, uzewnętrzna, aż tak strasznie. Jeszcze pamiętam taktykę moją, na którejś wigilii, że na kolana wzięłam... Julka, na kolana, że na ręce wzięłam Julka albo Tymka i chodziłam z nim, tak wiesz, jak podchodziłam do wszystkich z dzieckiem na rękę, to wszyscy, o, Tymuś, to już ty na mnie nie zwracali takiej uwagi, miałam luz większy. Ale to jest dobre, odwrócić od siebie uwagę. To wiesz, możesz psa wziąć na ręce swojego i odwracasz uwagę. No, zajebiste. Coś nie mówię, teraz mi to już nie przeszkadza, ale moją, czy ja po prostu tak jak mówiłam wcześniej, nie, ja miałam straszny problem z Mikołajem. Mieliśmy spinę. To nie były zdrowe relacje. Tak, absolutnie toksyczne po prostu to było. No Magda, jakby ja się od dziecka bałam obcych dorosłych mężczyzn. Zostawię to tutaj. No. I dla mnie to, że przychodzi jakiś typ, który niby przyniósł mi prezenty, strasznie mnie stresowało. I jakby ja miałam dosłownie sensacje żołądkowe na myśl, że przyjdzie Mikołaj. Ja byłam całą Wigilię absolutnie sparaliżowana ze stresu. Całe to śpiewanie i te wszystkie wierszyki, to był dla mnie koszmar. I dlatego nie wspominam tego za dobrze. I dlatego apeluję do wszystkich rodziców, żeby wybadali, czy dziecko nie boi się Mikołaja z jakiegoś powodu.
i wytłumaczyć im, że on im nic nie zrobi, no. I że jakby to jest, ma być frajda, a nie jakiś straszny stres. Bo szczerze to, nie wiem, zawsze mi się święta kojarzyły z tym, że się stresuję na Wigilii. Jak byłam dzieckiem małym, jak byłam nastolatką, to już nie, chociaż jak byłam nastolatką, to mnie dla odmiany stresował ten opłatek z wujkami. Więc teraz jako dorosła osoba czuję się najbardziej, powiem ci, taka wyluzowana właśnie. Ja też. W te święta. I w sumie chyba jestem najbardziej wyluzowana z całej rodziny, bo też patrzę na właśnie na tych wszystkich ludzi, tak latają, się stresują i sobie myślę, o co wam chodzi? Przecież nikogo to nie interesuje. Jakby nikt, jak powiedziałaś, nikt nie liczy tych potraw. Tak, dokładnie. Właśnie, potraw. Jezus, najważniejsze pytanie w ogóle. Co masz na stole wigilijnym? Bo też w każdym domu jest, im więcej mam tej gości, co prawda dwie osoby były z mojej rodziny. To ludzie jedzą różne rzeczy. Jestem ciekawa. Na przykład, czy masz kapustę z grochem? Może ja mam kapustę, tak, z grochem. Okay. No jasne. Okay. Bo my jesteśmy z tego samego województwa. Dokładnie, dokładnie. Łódzkie for life. A masz barszcz czerwony czy grzybową? No ja mam grzybową. Wy macie barszcz. My mamy barszcz. No, ja nie miałam nigdy barszczu. No. Nie mam nigdy w Wigilii barszczu. Ale uwaga, jeszcze u mojej babci jednej zawsze... nie, może grzybowa była? Nie wiem, ale na pewno był kompot, no, właśnie z suszu, z kluskami. Ja to uwielbiałam jako dziecko. Ja nie słodkich rzeczy i słodkich zup. A ja lubiłam, no, bardzo to lubiłam. Albo można było dostać w kubku, albo można było dostać jako w zupę. To tak. Ale co, no to właśnie jakiś karp u nas to na pewno. Chyba nawet kilka jakichś opcji. Opcje różne rybne w sensie? Czyli różne rodzaje karpia? Karpia, że albo taki smażony, albo coś tam. Jakaś ryba po grecku, o to uwielbiam. O, to ja nigdy nie miałam ryby. Nie, u mojej babci, kiedyś miałam, ale tak jakby na tej Wigilii, na której jestem teraz, to jest ryba w galarecie. A. U nas to po prostu te wszystkie zimne nóżki vibes, takie no. A nie, to może moja babcia? Z tego znana. Kurczę, nie wiem. Ja właśnie miałam coś takiego, że ja na jednej Wigilii bardzo dużo lubiłam, a na tej drugiej już po pierwsze przyjeżdżałam na jedzona, a po drugie już było takie ciężkie to jedzenie, bo jeszcze moja babcia czasami robiła jakieś grzyby smażone w czymś. I to było takie już trochę too much. Ale na przykład moja babcia jakiś czas temu też zaczęła robić takie pierogi z ciasta drożdżowego. To też jest nowość jakaś. Jak się z tym czujesz? Spoko, ale ja nie lubię grzybów z grzybami. Dla mnie jest takie czyste grzyby, takie ciężkie, leśne, są trochę too much, ale za to ja wprowadziłam nową potrawę do mojego domu. Poczekaj, a teraz jak to leci, to już był nasz To już można oglądać. To już można zrobić na święta. Tak. To już mogę powiedzieć oficjalnie, że ja do mojego domu od mojej właśnie przyjaciółki przyniosłam pierogi z suszonymi śliwkami. I z cynamonem, to jest akurat mój twist, ale wtedy są super. I właśnie albo z masłem, albo po prostu takie z wody, z cukrem, czy na słodko. I ze względu na to, że no na tym stole wigilijnym to już się stół uginę, to wprowadziliśmy taką opcję, że moja babcia na Wigilię też zawsze robi pączki i one wjeżdżają, jak są otwierane prezenty i jednocześnie już właśnie, jak już jest koniec prezentów, to ja wszystkim na talerzykach osobnych daję właśnie po dwa pierogi, żeby to był taki, wiesz, zakończenie miłe. No proszę i panie, te pierogi są taką nowością, ale są naprawdę pyszne. A ciasta jakie macie? Tak jak tradycyjnie, w sensie makowiec? Tak, i sernik makowiec. Mamusia zawsze robi tort orzechowy. O, tak, to jest świąteczne ciasto, zapomniałam o tym. No. I ciasteczka też. To jest właśnie to, że ja zawsze robiłam ciasteczka albo razem z dziewczynami i to dekorowanie wspólne. Teraz jeszcze jak są chłopaki, no właśnie, to już w ogóle. Ozdoby. No, ale u nas nie tyle się jadło te ciastka, co nimi się obdarowywało. Takich, wiesz, nie wiem, jak u nas zawsze był taki bardzo otwarty dom, więc u nas drzwi się nie zamykało, zawsze ktoś wpada, wypada i tak dalej, więc nie wiem, jak jakaś znajoma musi przywiozła jej kwiatka na święta czy cokolwiek innego, no to mamusia ciastka i tak dalej, albo jak ja do mojej przyjaciółki jechałam, no to zawsze też mogłam coś mieć, więc taką funkcję ciastka u nas pełnią raczej. Właśnie mam nadzieję, że mój brat zrobi ciastka, bo on jakoś tak od paru lat robił tak, że właśnie przygotowywał jakoś mnóstwo ciastek i ja zawsze przyjeżdżałam na gotowe i to było po prostu wspaniałe. W ogóle albo nie. A co jest twoją ulubioną potrawą? Właśnie hitem jest to, że ja w ogóle nigdy nie lubiłam potraw świątecznych, tych bożonarodzeniowych, jak byłam dzieckiem, jak byłam nastolatką. Uwielbiałam wielkanocne potrawy, natomiast nie przepadałam za tymi wigilijnymi. W momencie, kiedy przestałam jeść mięso, okazało się, że ja Wielkanoc nie mam co jeść. Wtedy już nie jadłam jajek jeszcze. Więc absolutnie wszystko mi się tam w ogóle usunęło. Nagle Wigilia stała się moim ulubionym dniem. Bo tam mogłam zjeść bardzo dużo rzeczy. No.
I u nas oczywiście kapusta z grochem. Są pierogi, które najlepsze na świecie robi moja babcia, bo ona robi takie najcieńsze, takie aksamitne, delikatne ciasto. Już nigdzie mi nie smakują po prostu, tak? Więc pierogi jem je w sumie raz w roku i tam po prostu są one dla mnie ważne. I one są kapustą, w sumie mi wystarczą, jeśli chodzi o potrawę wigilijne, ale oczywiście są śledzie. Natomiast no, moja mama też od lat robi wegańskie śledzie, w sensie, a la śledzie, w sensie z buczniaka u nas są zawsze. Wow. Stara, to są najlepsze. Słuchaj, jak ja zrobiłam, wszędzie gdzie przynosiłam te śledzie, czy moja mama je robiła, ja nigdy nie robiłam, bo mi się nie chce. Jakby to są, to nie są trudne rzeczy, ale w sensie to jest takie, że wymaga wielu etapów, takie typowo świąteczne przygotowanie, że wiesz, tutaj coś obsmażasz, tu opiekasz, tu jakieś tam rzeczy. Jedne są z żurawiną i z cebulką, a drugie są z pomidorami i z rodzynkami, czy coś takiego, a trzecie są jeszcze takie klasyczne, no różne są, ale są bardzo pyszne. I czemu o tym mówię? A, o tym, że po prostu warto spróbować, naprawdę. Bardzo, boczniak jest jakby, ty lubisz boczniaki w końcu? Lubię, czy nie? Lubisz. Właśnie, boczniaki, pieczarki, tak, jakieś kurki. Boczniak jest tak. Taki właśnie wdzięczny, on ma taką trochę mięsną strukturę i on super właśnie, też w zależności od tego, czy jest upieczony, czy obsmażony, to on bardzo różnie smakuje i też bardzo fajnie przyjmuje smaki, więc można różne marynaty testować, ale ja polecam, oczywiście jadłonomię i wszystkie przepisy jeden do jednego brać stamtąd, bo nikt nic nie wymyślił na święta u nas z głowy. Więc nigdy nie było ryby po grecku, w sensie w ostatnich latach nie pamiętam. A, zupa grzybowa oczywiście, to jest też mojej babci zawsze. Jest kompot z suszu, ale osobno. Jakby też nauczyłam się go lubić. Jak powiedziałam babci, żeby nie słodziła go, to zaczęłam go lubić, bo tak to zawsze smakowało po prostu, jakby ktoś rozpuścił tam kilo cukru. A uważam, że owoce same w sobie przecież są tak słodkie, że to nie jest w ogóle potrzebne. I też nawet jak chcemy przełamać trochę ten smak potraw wigilijnych, no to zalewanie tego takim słodkim kompotem nie jest też jakby takie super. Właśnie fajnie tak trochę jakby to było takie winko, tak sobie paleta oczyścić. I właśnie ja nigdy nie miałam ani żadnych, nie kojarzę ani żadnych takich klusek z makiem. Znaczy może kiedyś bywały na Wigilii, ale nikt tego nie jadł w ogóle. Ani kutie, ani ja kutie po raz pierwszy sama zrobiłam w ogóle chyba 2 lata temu. Tak z ciekawości i to było, bo ja lubię mak bardzo. Więc coś jeszcze jest wśród tych potraw? Karp, no wiadomo. Ja wiem, Boże, to jest najśmieszniejsze, cała rodzina zawsze się z tego śmieje, że u jednej babci po prostu, odkąd pamiętam, zawsze w Wigilię, ale nie tylko w Wigilię. Bo uwaga, chcę się pośmiać. Paluszki krabowe. O Boże. Ale babcia, dlaczego to jest na Wigilii? Ale babcia chyba czuje w tym, wiesz, taki trochę prestiż. No tak. I takie coś fajniejszego i że o, dziewczynki zjedzą. Więc zawsze Madzia jest tą, która je to. Ale tak, paluszki krabowe na Wigilii u nas. To jest hit. Chociaż właśnie, czekaj, czy są jakieś sałatki na Wigilii? Nie, u nas chyba nie ma sałatek na Wigilię. Natomiast co do ciast, no to... A kapusta z grzybami taka zwykła? Nie. Jest tylko kapusta z grochem, nie ma niczego innego. Natomiast zawsze fajnie jest ten obiad świąteczny u nas, bo wtedy mamy takie popisowe dania właśnie wegańskie już od lat te same, to mamy właśnie kapustę kiszoną zapiekaną z ziemniaczkami, mamy taką fasolkę w piwie zarąbistą, przepyszną i właśnie takie rzeczy typu grillowane brukselki, właśnie takie skarmelizowane, fajne. I kapusta czerwona, zasmażona, właśnie nie zwykła kiszonka, właśnie kapusta czerwona. I ja zawsze bardziej właśnie wyczekuję do tego pierwszego dnia świąt, bo to jest taki obiad bardziej ala mięsny. Lol. Bo ja bardzo lubiłam zawsze te obiady, tam zawsze była jakaś kaczka czy coś tam, ale teraz mamy jakieś tam alternatywy roślinne i zawsze to mi bardziej jakoś podchodzi, chociaż też te wigilijne potrawy bardzo doceniam, ale tak wigilię i wystarczy. Potem już na drugi dzień świąt lubię zadać resztki. To jest właśnie to, że wtedy jeszcze tak masz ochotę sobie tego pierożka, tak wszystkim. Kocham to, że na przykład właśnie śniadania w święta, to jest zawsze, bo moja mama piecze chleb i zawsze po prostu jest chlebek i te wszystkie dodatki. I wtedy jest też pasztet, właśnie sałatka jarzynowa, takie rzeczy. Ja muszę pasztet zrobić, ten warzywny z jadłonomii, ja najbardziej kocham lubię z jadłonomii, najbardziej lubię vegan nerd pasztet z pierzynką chrzanową. Jezus, on jest taki dobry, ja tak polubiłam chrzan w ostatnich latach, nigdy nie lubiłam chrzanu. Nagle polubiłam chrzany. Ale chrzan dla mnie to jest, wiesz, Wielkanoc. No właśnie, tak? No. A to nie, że też na święta się nie je chrzanu, tak? Nie, no jak chcesz, to sobie zjedz, Karo. Maja, no zepsułaś mi to. Dobra, no nie będę jadła. A co do ciast, no to u nas jest zawsze, właśnie powiedziałaś tort orzechowy, u nas jest orzechowiec właśnie też z jadłonami od lat i to jest takie najbardziej, najlepsze na świecie ciasto, najbardziej rozpustne ciasto. Tam jest po prostu margaryna zalana cukrem, po prostu i orzechy, i karmel, i krem, i budyń, i po prostu taka, wiesz, obfitość maksa, ale to jest dla mnie takie po prostu ciasto raz w roku najlepsze na ziemi i ja też zawsze robię piernik pomidorowy z jadłonami, bo on jest po prostu, on jest, tam nie czuć pomidorów w ogóle, w sensie po prostu to jest taki śmieszny piernik, bo tam są puszka pomidorów w tym i dzięki temu on tak super wyrasta, ale przeszedł każdy test, jakby to jest taki piernik, że pamiętam, jak miałam taki rozwalony piekarnik w Madrycie,
gazowy, który nigdy nie wiadomo było, jaka tam jest temperatura. I nie miałam połowy składników. Zrobiłam ten piernik, w sensie zamieniałam jakieś rzeczy i tak dalej. On i tak wyszedł. Pamiętam, na Wigilię właśnie taką erasmusową wzięłam i po prostu wszyscy byli zachwyceni. To przekładamy powidłami śliwkowymi. Jezus, on jest boski. Nie lubię piernika tak w ogóle, ale ten jest dobry. I trzecia rzecz to jest makowiec, który właśnie ja zrobiłam po raz pierwszy. Makowiec japoński z jadłonomi. Taki super, też domowa masa makowa właśnie. On jest pieczony, ale on jest tam z mnóstwem różnych bakali, orzechów i chyba jabłka. Tam są kawałki. Pyszny. Polecam. A chyba nie ma właśnie żadnych jakichś takich dodatkowych słodkich dodatków, z tego co pamiętam. A, wiem, moja mama zawsze robi, to też jest nowość od paru lat, wprowadziła kisiel żurawinowy, która robi sama i zawsze jest tak. To jest bardzo fajne, tak nawet pod kątem planowania kolacji, że po tym słodkim, Boże, po takim wytrawnym obiedzie jest taki kisiel bardzo, on jest słodki, ale jest kwaśny, który tak ci właśnie fajnie to resetuje i potem jesteś gotowy na to, żeby zjeść ciasto. Wow! Albo, czy nie wiem, czy jesteś gotowy, ale ten kisiel jest takim, on jest taki cool. W ogóle nie lubię... Jezus, co ja jestem dzisiaj najgorsza na świecie? Nie lubię kisielu, nie lubię niczego. Nie lubię Wigilii, nie lubię tego, ale jem. Ale zjadam, więc jakby to tyle bym powiedziała, jeśli chodzi o te dania, ale czy mam coś, na co najbardziej czekam? Powiem ci, że nie sądziłam, że to powiem, ale chyba ta kapusta z grochem mnie najbardziej ekscytuje. A wiesz, ja cały czas mam to w głowie z chlebem, bym sobie zjadła taką kapustę. Chleb z masłem, kapusta i jakby siemano. Ja już nie mogę nic jeść. Szczerze, nie chciałam tego mówić, ale przez ostatnie 10 minut myślę o tej kapuście z grochem. Teraz wiesz, gdzie pójdziemy dzisiaj na obiad? No. Do karczmy. Na kociołek. Pojedziemy gdzieś tutaj zaraz na... Przy trasie coś znajdziemy. Słuchaj, nie wiem, czy jesteś samochodem, ale to ogarniemy. Ej, poczekaj, bo... A, no, poczekaj, bo mi się wydaje, że my już prawie wszystkie pytania w ogóle odhaczyłyśmy, ale... No bo już rozmawiamy trochę. Rozmawiamy już wystarczająco długo, ale jeszcze mam pytania pozostałe, czyli pierwsze to, czy wyobrażasz sobie wyjechać na święta? Nie. Okej. Okay. Nie, totalnie nie. I jedyna opcja to jakbym całą rodzinę zabrała. To tak? To pewnie się nie wydarzy. No! Czy myślisz, że byliby chętni? Nie. O ile moja rodzina, wiesz, rodzice czy siostry to tak, ale moja babcia jest taka, że wiesz, ona wolałaby chyba sama w domu zostać, niżeli pojechać gdzieś z nami, to na pewno. Rozmawiałyśmy też o tym ostatnio. Więc nie. Ale też dla mnie jest tyle innych opcji wyjazdowych, w ciągu roku. Można nawet na Nowy Rok pojechać, w sensie nie trzeba w tym. Dokładnie. I u nas zazwyczaj tak jest, że rodzice albo my wyjeżdżamy dosłownie drugiego dnia świąt już gdzieś, właśnie na Sylwestra, czy po prostu gdzieś indziej. I to jest okej, ale ta Wigilia i te święta zawsze są w domu. Chyba też w sumie sobie tego nie wyobrażam, ale to też ci mówiłam, że mam taką... Znaczy ja nie wiem, czy ja to kiedyś zrobię. Plus też, wiesz co, też miałam taką rozkminę, jak... Gadamy już tak długo, że tylko wytrwali z nami zostają, więc się mogę troszeczkę wyluzować i teraz pogadać sobie. Mam taką rozkminę, że my też mówimy to z perspektywy osób, które nadal spędzają święta jakby z rodzicami. Przyjeżdżamy tam jako my, dzieci rodziców, no nie? A też pewnie w momencie, kiedy masz swoją rodzinę, znaczy nawet, no, nawet nie tyle partnera, co na przykład masz też dzieci, to też trochę ci się pewnie zmieniają minimalnie priorytety i jakby pewnie jesteś bardziej skora do tego, żeby na przykład spędzić ten czas, że ta twoja rodzina najbliższa, typu partner i dzieci, są dla ciebie ważniejsze niż ta rodzina starsza. Nie wiem, czy tak jest, ale tak, nie wiem, może twoja siostra też tak masz. Jakby dla niej jednak top priorytetem jest, to są te święta pod dzieci, aniżeli jako z rodzicami. Hmm. Tak? Czy nie, to chyba nie, raczej nie, ale ze względu na to, że bardzo blisko, wiesz, to, bardzo blisko siebie mieszkają, no mieszkamy. Tak, to jest zawsze połączone. Więc wiesz, oni o 16 my mamy Wigilię, a na 18 jadą do męża Agnieszki. Okay. Więc wiesz, to są blisko odległości. Ja też w te święta będę, wiesz, najpierw u siebie, potem przyjeżdżam na pierwszy dzień świąt, potem wracamy, więc to wszystko jest razem i da się to spiąć. I mi by było super przykro, i w ogóle nie wiem, czy by było możliwe, gdybym miała wybierać, czy jedziemy do mojej rodziny, czy do rodziny mojego partnera, albo skoro nie możemy się zdecydować, to zostajemy sami. Jakby mi by było najsmutniej na świecie. No właśnie, bo tak no wiesz, sama doskonale, że ja najchętniej, nie tylko ja, chciałabym mieć po prostu olbrzymi dom, gdzie by wszyscy przyjeżdżali i żeby nie było tych dywagacji. A w drugi dzień świąt zjeżdżają się przyjaciele i... Tak jest! I do Sylwestra. Lecimy. Obok jest spa, wszystko połączone, każdy ma swoje miejsce, ale wiesz co, no bo ja tak, rzeczywiście jak teraz to mówisz, ma to sens, ale tak pomyślałam sobie, że nie wyobrażam sobie wyjazdu teraz, ale może gdybym miała swoją, gdybym miała swoją własną rodzinę, to może by mi to przyszło do głowy. Z drugiej strony raczej sobie nie wyobrażam,
nie być z tymi pozostałymi członkami rodziny, ale w sumie no nie wiem, co mi strzeli do głowy, różnie bywa. Ale właśnie to, co ci mówiłam, do czego nawiązywałam, że mam taką fantazję, żeby zobaczyć święta w Australii. Nie byłam nigdy w Australii i też nie jest jakieś takie moje największe marzenie jechać do Australii, ale sam fakt, że u nich jest lato i że oni spędzają święta robiąc grilla na plaży, jest dla mnie czymś tak abstrakcyjnym, że chciałabym to zobaczyć i chciałabym tego doświadczyć, ale z drugiej strony wtedy pewnie będę miała wrażenie, że mnie w ogóle święta ominęły, bo to jest zupełnie coś jakby coś innego, ale też wiesz, ciekawe jest to, że my sobie możemy tak gadać, że o, czy mogłybyśmy wyjechać, a pomyśl sobie, że ludzie na przykład mają właśnie pary, gdzie ich partner jest na przykład z drugiego końca Polski albo z innego kraju i oczywiście ja też nie widzę nic złego w spędzaniu świąt osobno, ale w momencie, kiedy na przykład masz dzieci, no to nie wyobrażasz sobie, że nie wiem, dziecko jedzie z tobą, a twój, nie wiem, mąż czy partner leci na Alaskę do swojej rodziny. Tak, no nie, to niemożliwe. To właśnie ciężkie, wiesz, strasznie. My mamy komfortową sytuację, nie tylko ze względu na to, że jeszcze nie mamy swoich rodzin i nie musimy między teściami a rodzicami jeździć, ale też, że po prostu do rodziców mamy blisko. No. I też, wiesz, my mamy relacje ze swoimi rodzicami, z bliskimi i tak dalej, ale jeżeli ktoś w domu ich nie ma, to być może super opcją dla niego jest pozostanie w swojej strefie komfortu i zostanie ze swoją najbliższą rodziną i właśnie odcięciem się od kłótni i tak dalej, bo wiesz, można próbować jeden rok, trzeci, piąty, ale jak zawsze, wiesz, wracasz ze świąt pokłócona, to ja nie wiem, czy ja bym była w stanie pojechać kolejny raz z nadzieją, że o, w te święta będzie inaczej. No to jest w ogóle ciężkie. Ja też myślę, że spoko byłoby dać sobie i innym przyzwolenie na to, żeby na przykład nie jechać do domu na święta. No. Że są ludzie, którzy czują właśnie taki dyskomfort, kiedy o tym myślą. W ogóle nawet ja kiedyś się zastanawiałam, o co w tym chodzi, a teraz coraz bardziej to rozumiem, że dla ludzi ta perspektywa powrotu na święta do domu rodzinnego na kilka dni może być mega stresem i że to jest coś, co jest wyzwaniem, coś, co wymaga od nas właśnie tego skupienia się na sobie i na tym, żeby jakby stworzyć sobie w miarę ten komfort, bo wielokrotnie właśnie dochodzi do jakichś takich napięć i to też jest, uważam, okej, okay, jeżeli ktoś stwierdzi, że na przykład święta chce spędzić z przyjaciółmi, także ma swoich bliskich ludzi, z którymi zrobi sobie taką wigilię ze swoją rodziną wybraną i nie wraca do domu. Dokładnie. Że jakby też nie każdy musi mieć w sobie ten gen rodzinności, czy oczywiście żartuję, to było bardzo ignoranckie, żałujesz to powiedziałam. Nie każdy musi mieć taką potrzebę i musi mieć też taką rodzinę, która stwarza mu takie warunki, że ma ochotę z nimi spędzać święta, więc jakby myślę, że ta presja często jest i też my obie przez to, że zawsze spędzałyśmy święta bardzo rodzinnie, może jakby nie dostrzegały, nie braliśmy tego za opcję nigdy, nie? Że nie wiem, zostanę sobie w Warszawie i sobie zrobię święta ze znajomymi, ale myślę, że właśnie jeżeli ktoś totalnie tego nie czuje i właśnie nie ma takiego środowiska przyjaznego w domu, to naprawdę jest spoko, żeby sobie zrobić te święta inaczej i wcale nie trzeba ich obchodzić i nie wiem, są ludzie innych wyznań, którzy nie obchodzą święta i jakoś żyją, a nadal dokładnie. Można korzystać z tego, że jest to czas, kiedy są światełka i można sobie słuchać fajnej piosenki i właśnie obdarowywać te osoby, które uważamy za swoje bliskie i właśnie te, które sobie wybraliśmy. No, dokładnie. Chyba w tym się jeszcze coś... A, wiem! Czy ma Pani wymarzony prezent w ogóle? A mogę to połączyć trochę z urodzinami? Tak, możesz, bo masz urodziny w grudniu, Maja. Ja myślę taką rozkminkę, że ty się też... Żeby sensu było cię zapraszać. Że to była pierwsza w ogóle. Od godziny nie mogę przestać o tym myśleć. Ale że ty dlatego tak się zgodziłaś na tego Mikołaja losowanego w domu. Bo ty masz tyle prezentów na urodziny, że tobie już jest wszystko jedno. I potem, nie, żeby jeden prezent będzie wystarczy. Tylko, że Maja dostała 10 tydzień wcześniej. Dobra, 2 tygodnie wcześniej. Tak, dokładnie. No dobrze, można połączyć z rodzinami. Dobrze, to obraz. Dla mnie, bo to wiąże się z moim większym marzeniem, żeby stworzyć własną kolekcję dzieł sztuki, a zawsze czułam, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy sobie mogę kupić, kiedy moja sytuacja finansowa na to pozwala, albo po prostu mam to wymarzone dzieło i na szczęście dorosłam do tego i właśnie powiedziałam mojej rodzinie, że chciałabym, żeby to było moim prezentem i właśnie to się spełni zdecydowanie, ale oprócz tego jakiś taki wymarzony prezent większy? To chyba... Wiem, że to mówiłam o tym strasznie dużo. Jakimś banałem zawiejesz. Tak, ale po prostu, żeby jak najwięcej czasu spokojnego spędzić. No. Totalnie. Serio, ja się zgadzam. I żeby mi się głowa wyłączyła i żebym nie myślała o pracy i żebym cały czas nie była zestresowana. O, jeszcze to, a od nowego roku to przecież trzeba już po prostu szczyty zdobywać. No, no Jezus, i... Tak.
że jeżeli mi się głowa wyłączy na ten okres świąteczny, to ja będę najszczęśliwsza i to będzie największy prezent. No, ja powiem Ci, że to tak samo, banalnie mówiąc, ja najbardziej bym chciała, żeby te święta były po prostu takie dobre i spokojne, żebym czuła się zrelaksowana i taka utulona i żebym po prostu nie myślała o niczym. Jakby mniej myślenia, to jest w ogóle mój plan na życie. mniej myślenia będzie nam lepiej naprawdę, jak przestaniemy tyle kminić. To raz, ale właśnie z takich rzeczy materialnych, to śmiechem, żartem chciałabym dostać vintage torebkę Chanel, ale to musiałby chyba moim... A ja też o torebkę poprosiłam. Moim dziadkiem, wiesz? Być, nie wiem kto. Tylko nie taką. Donald Trump. Nie chciałabym, żeby był moim dziadkiem, więc... Uf. Więc to się nie wydarzy. Więc to tak, że tak powiem, od czapy rzucając tematem, no. Bo nie, to jest po prostu marzenie, to nie jest kosmosu. A z takich rzeczy realnie na co dzień, to ja właśnie nie mam żadnych w ogóle marzeń takich, wiesz, przedmiotowych zazwyczaj. Mi jest strasznie trudno w ogóle, jak ktoś mnie pyta o prezent, bo tak jak mówiłam właśnie w prezentowniku, ja mam też takie, że no właśnie jak ktoś mi kupi świeczkę i herbatę, to ja zawsze będę zadowolona i to też się zawsze przyda, ale takim naprawdę moim ulubionym prezentem, który ja dostaję, bo to jest coś, co nie wymaga, żeby ktoś, nie wiem, coś wybierał estetycznie, to jest bon na masaż. I ja po prostu zawsze, i to było, strasznie mnie to rozbawiło ostatnio, bo jak miałam urodziny, to powiedziałam mojej mamie, że może komuś tam powiedzieć, jakby pytał, że może mi kupić bon na masaż, tylko że spoko, żeby ten masaż był w Warszawie. I uwaga, hit. Dostałam ten bon i mówię tak, o, mama powiedziała chrzestnemu, żeby kupił mi ten bon. I nagle otwieram prezent od dziadków i tam też był taki sam bon do tego samego miejsca. I ja tak schodzę i tak, to wy nie wiedzieliście? I okazało się, że mój chrzestny i jego żona kupili mi ten prezent, nie wiedząc o tym, że ja tego chcę, do mojego ulubionego salonu w Warszawie, a moi dziadkowie kupili, bo mama im to powiedziała. Więc jakby finalnie dostałam moje dwa ulubione prezenty, a ci jak mnie dobrze znali, nie? Więc jakby to jest też fajne właśnie, jak chcemy uniknąć tego, że nie wiem, właśnie wybieramy komuś kolczyki albo wybieramy komuś torebkę, no bo to jest tak indywidualne, czy perfumy, nie? No to jest jakby mega indywidualna sprawa. A ja bardzo lubię dostawać sobie taki właśnie voucher na masaż, bo to jest trochę też o tym, że ja też to apelowałam w zeszłym roku, że ja nie lubię dostawania kasy pod choinkę, jakoś, strasznie, Jezu, mnie to, no. Jakoś strasznie mnie to triggeruje i też... Ja nigdy tego nie wydaję, no, to leży i ja nie wiem, co z tym zrobić. A no to w ogóle i tak dobrze, to jest już nawet lepiej, bo problem jest taki, że ludzie zazwyczaj, myślę, po prostu biorą to do portfela i wydają na codzienne rzeczy i nie robią z tego niczego takiego wyjątkowego dla siebie, a jednak jak masz bon, czy to będzie właśnie do kina, do teatru, na masaż, czy cokolwiek, to musisz go wykorzystać na tą przyjemność dla siebie. I to, moim zdaniem, zawsze będzie lepszą opcją niż danie komuś gotówki, bo ona traci jakby, to nie jest magiczne. Finalnie kupisz sobie za to papier toaletowy. Szczególnie ważny atrybut w pandemii. No, ale te wszystkie prezenty, które powiedziałaś, właśnie masaż, ja to też ostatnio powiedziałam o tym, że no, urodziny albo święta z przyjemnością, bo nie wiem dlaczego, mam tak, że ciężko mi wydać na to pieniądze, a raczej ciężko mi się umówić, bo to jest takie fanaberia i 100% dla mnie, a może mi się nie spodoba, coś tam. Nie dosyć, wiesz, boli mnie cały kręgosłup, jestem pospinana, ale nie pójdę na masaż. Abstrakcja. Ale właśnie perfumy, biżuteria, torebka, to dla mnie, ja zawsze się ucieszę z tego, jeżeli to będzie jakościowe. I właśnie to nie będzie o ilość, a nie jakość, to zdecydowanie nie. Czym jestem starsza, tym na szczęście mądrzejsza, że wolę dostać właśnie jedną rzecz konkretną, niżeli kilka drobnych. I właśnie, jeżeli dostanę jedno, wiesz, pierścionek, kolczyki, torebkę, która będzie taka 100% moja, to ja do teraz, no wiesz, przychodzę z torebką, którą dostałam w tamtym roku na święta i po prostu zawsze jak na nią patrzę, to się uśmiecham. Bo ja wiem, że to jest taka, że oj, no, że właśnie ją chciałam. Boże, moja, jesteś taka słodka, tak jak mówisz. Bardzo mnie to rozczuliło. Słuchaj, ja myślę, że byśmy mogły się tak rozmarzać przez najbliższe 5 godzin, ale powoli kończymy, więc teraz tak pasujesz mi, wyglądasz teraz jakbyś była jakąś... Była królową Elżbietą, jakbyś jakąś księżną, tak nie wiem, ten cały strój, tak siedzisz przede mną i tak chciałam powiedzieć właśnie, że masz teraz moment orędzia, możesz złożyć życzenia naszym słuchaczom. O, wow. Dobrze. Moi drodzy, teraz mówię do was ja, Maja. Nie, dobra, już bez żartów. Chciałabym, żebyście mieli energię na spełnianie swoich marzeń i
dużo miłości dla siebie i dla bliskich. I żebyście spełnili jakieś takie drobne swoje marzenie. Pięknie. No. A ja złożę wszystkim życzenie w outro, a teraz nie będę tutaj dodawać nic więcej, bo pięknie to ujęłaś i dziękuję Ci, Maja, bardzo, że byłaś moją gościnią. I życzę nam bardzo wiele wspólnych odliczeń do świąt i mam nadzieję, że szybciej niż później przyjadę 26 na celebrowanie do Sylwestra w Twoim domu marzeń. Tak. Tak będzie. Tak. Dzięki. Tego sobie życzymy. Tak, i wesołych świąt. Wesołych świąt. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i raz jeszcze dziękuję Marce W. Kruk za objęcie patronatu nad tym świątecznym wydaniem podcastu. Ja od siebie już krótko, ale zgodnie z obietnicą sprzed chwili, chciałabym życzyć Wam klasycznie dużo spokoju i zdrowia, bo mamy takie czasy, że chyba obie te rzeczy są bardzo, bardzo, bardzo cenne. Zawsze były, ale chyba teraz zdajemy sobie z tego szczególnie sprawę. Jednak przede wszystkim, w zgodzie z tą myślą przewodnią naszej rozmowy, życzę Wam, nam, myślenia o sobie w te święta. Bo głęboko wierzę w to, że jak każdy z nas zadba o siebie, to będzie nam łatwiej, lepiej, przyjemniej ze sobą nawzajem. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, kochani. My widzimy się, a raczej słyszymy się po świętach, jeszcze w starym roku, w odcinku, który podsumowuje rok 2021. Będzie to lista takich moich najwspanialszych perełek i inspiracji roku oraz kilka słów intencji na rok 2022. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was, dla marki W. Kruk, dla Mai. Wesołych świąt. Do usłyszenia. Cześć.